Siemano, elo, cześć. Mamy konkurs, duży konkurs. Wygrania jest kawka, kubeczek. Pokaż. Tutaj jest pierwsze objawienie Mr. Pyk Pyk. To jest ten zestawik. Czyli kubek, kawa, nasza kawa. Znaczy nie nasza, żartowałem. No, nasza kawa. Piotrek dla nas specjalnie ją tak przygotował. Nie, nasz dzisiejszy gość, Piotrek, przygotował specjalnie dla nas, a tak naprawdę dla was, mieszankę kawy. Wyśmienita, naprawdę, mówię wam. Ja już czuję. Tak. I możecie ją wygrać. Konkurs jest na naszym Instagramie. Ostatnie zdjęcie. Instagram Drewniane Kwiaty. Link jest w opisie. I konkurs polega na czym? Trzeba wskazać ulubioną swoją kawiarnię i powiedzieć, dlaczego ona jest zajebista. Ale w kreatywny sposób. Najlepiej w kilku zdaniach, bo nikt nie będzie essayu czytał. Na naszym Instagramie najbardziej kreatywna odpowiedź wygrywa konkurs. Jest jedna główna nagroda, a dwie pozostałe dostają opowiadanko Bukszpan do czytania albo do słuchania. A my w dzisiejszym odcinku zanurzymy się w świecie kawy i będziemy się w niej wręcz taplać i siorbania też będzie dużo, także się nie zdziwcie. Wybaczcie, gdy będzie takie... Rozmawialiśmy o kawie, piliśmy kawę, testowaliśmy kawę. No kto był naszym gościem? Koneser kawy. Piotr Nowak. Zapraszamy. Zaczynamy sobie dywagację o kawie, właściwie. O naszej codziennej używce. No to jest swego rodzaju używka na pewno, ale przynajmniej może tak nieszkodliwa jak niektóre inne. To zawsze zależy od używki i od naszej no właśnie, odporności na tą używkę. Jaka jest taka dawka minimalna, jaka jest dawka śmiertelna. No, wszystko ma swoje granice. Gdzieś tam, nie pamiętam już jakiej ilości, ale jeżeli chodziło o kawę, to były jakieś tak ogromne ilości, że właściwie nie... Ciężko. Nie do ciężko. Przyjęcia tak... Wiesz, to troszeczkę jak z... Znaczy kawa często, w tym wypadku kofeina, będzie raczej katalizatorem pewnych rzeczy. Więc raczej będzie tym przyciskiem, który w przypadku, kiedy ktoś ma, załóżmy, nadciśnienie, ma słabe serce, no tutaj może troszeczkę wprowadzić niepokoju. I to u rodziny i podejrzewam, że u potencjalnego denata w takiej sytuacji, patrząc na sytuację karetkową w obecnym kraju i w obecnej sytuacji geopolitycznej. No ale pamiętajmy, to tylko kawa, tak? Tak. Są rzeczy straszniejsze, są rzeczy ciekawsze, są rzeczy mniej ciekawe. Wszystko to jest kwestia tego, co cię jara, co cię kręci, co cię w tym wszystkim tak naprawdę bawi. Mm-hmm. No bo właśnie. To się już kameruje, nie? No tak, ale to wiesz, to czy właściwie tak na razie sobie gadamy, to też nie znaczy, że wszystko wykorzystamy, nie? Chill. Wszystko. Przede wszystkim... Jak 3 lata temu pokazywałeś mi, co to znaczy kawa, bo ja znałem tylko taką, gdzie się naciska przycisk. Z żabka kafe taką. Nie, to jeszcze żabka kafe nawet nie miała. Mówisz, to był ten poziom rozkmin na sadzie mleko czekoladowe bierze się z brązowych krów, tak? Tak. Tak, to był ten poziom, że... I z fioletowe mleko z milki krowy. I jak przyjechałeś do mnie 3 lata temu i pokazałeś mi, że kawa może smakować jak herbata... i że ona jest jaśniejsza, że to wcale nie musi być takie mocne, to ja dopiero zrozumiałem, że to jest coś fajnego. Nie jest tak, że to tylko dla tych dorosłych, którzy muszą się katować, żeby mieć kofeinę i tak, jest. Pokutuje to cały czas. Tylko tak. Od tych 3 lat byłem, myślę, że w 100 kawiarniach w całej Polsce i różnych innych miejscach i za każdym razem... czuję się tam, jakbym, nie wiem, był... Doświadczył czegoś, jakbym był takim dzieckiem, które wchodzi do pokoju zabaw i może się tym bawić. No bo na tym to też powinno polegać. Pamiętajmy, że w życiu mamy znowu mnóstwo różnych rzeczy, różnych hobby, różnych elementów, które mogą być doznaniem w jakiś sposób. A jednocześnie, w zależności od trybu życia, który prowadzimy, w zależności od naszych potrzeb, mogą być po prostu czymś, co przyjmujemy jako podstawę, jako narzędzie, bez którego nasz świat się nie obraca, tak? Dla wielu kawa jest po prostu kopem kofeiny. Dla innych takim kopem będzie feta. No różnie to bywa, tak? W zależności znowu, jakich doznań potrzebujemy. Tak. A dla niektórych może to być źródło czegoś większej zabawy, większej radości tak naprawdę.
bo doznań sensorycznych w kawie jest mnóstwo. Kawa oferuje nam bardzo, bardzo dużo. Zresztą, żeby zobaczyć, jak bardzo poznaliśmy chociażby ten świat i jak bardzo się w kwestii poznania różnic w kawie rozwijamy, macie na stole dwa arkusze. Na jednym będzie koło sensoryczne, to właśnie, o właśnie, dokładnie ten, który Szymon bierze, Coffee Tasters Flavor Wheel. Na jednym kole mamy defekty, na drugim kole będziemy mieli smaki i aromaty. I co widzimy? O ile na prawym kole, na prawej stronie będziemy mieli aromaty, które są podzielone z grubsza, w zależności od tego, ile gdzieś tam ta kawa się, powiedzmy, w takim dużym uproszczeniu wypalała, wyprażała. Na początku to jasne koło, czy tam jasny fragment koła widzimy. Czyli króciutko. Króciutko. Ten jasny wypał, który często właśnie w presie, w dripie możemy spotkać. Tak zwane efekty przemian enzymatycznych, czyli właśnie jakieś takie lotne bardzo aromaty, lekkie, zwiewne. Dalej mamy aromaty charakterystyczne bardzo i łatwe do znalezienia w kawie palonej w stopniu średnim. Czyli gdzieś czekoladowości, orzechowości, tak zwane sugar browning, czyli wszystko, co dzieje się z brązowienia cukrów. Idąc dalej, spotkamy rzeczy charakterystyczne na przykład dla włoskiego espresso, czyli kawa już plażona dosyć, inaczej bardzo ciemno, w obecnym gdzieś tam całkowitym spektrum. I to na tym się zamykało. Na dobrą sprawę widzimy tutaj jakieś 27 może aromatów wyróżnionych. No i gdzieś po lewej stronie defekty, czy to właśnie jakieś fermentacji, czy a z kolei w tym konkretnym kole smaki po prostu, jak je też możemy opisać. Natomiast na kolejnym kole zobaczycie efekt pracy i badań World Coffee Research, czyli nowe koło aromatów, które pokazuje nam już tutaj bodajże 130 różnych deskryptorów aromatycznych. Więc w porównaniu tego, co było 20 lat wcześniej, widzimy, że dowiedzieliśmy się o kawie dużo. No też tak. PDF stworzony przez World Coffee Research pozwala nam stworzyć wzorcowy, dany konkretny aromat. Spotkacie w takim tym darmowym PDF-ie informacje, na przykład dajmy na to aromat losowy, wymyślmy sobie, jabłka. Będzie powiedziane, że musisz wziąć, no teraz daję czysto teoretyczny przykład, ale na przykład takie jabłuszko, albo inaczej, kakao. O, kakao, bierzesz kakao Hershey's, dajesz taką ilość gramów, wrzucasz do mikrofali z wodą na taki czas, na takiej mocy, przykrywasz, załóżmy, ten snifter, ten kieliszek i to, co powąchasz, jak odkryjesz, będzie to ten konkretny aromat o takiej intensywności. I możesz sobie w domu każdy taki aromat praktycznie z tego koła odtworzyć, do kalibracji, żeby poznać go. No bo tak naprawdę mówimy, że każdy ma inne smaki, inaczej to odbiera. No nie do końca tak to działa. Jako ludzie jesteśmy stworzeni w taki, a nie inny sposób, bądź rozumieliśmy się w taki inny sposób. Tak naprawdę smak, czyli w tym wypadku język odpowiada za poznanie smaku. Aromat, czyli nos w tym wypadku. Zmysł dotyku w ustach, czyli właśnie odczuwanie tekstur, odczuwanie właśnie body, czyli listości tego napoju. Czy coś jest szorstkie, cierpkie, czy coś jest ostre, tu z kolei nerw trudzielny. Jakby to wszystko to jest biologia. No ale każdy może mieć inną referencję. Jeżeli popatrzmy na to, czemu Skandynawowie piją z reguły kawę jaśniej paloną, czemu właśnie tak zwaną przez niektórych wręcz aż surową, tak zwane kawowe sushi. Co tu się stało? Czemu im to smakuje? Czemu oni w ogóle nie chcą nic innego? Mówią te most sour coffee, kiedy sour to nie jest pozytywny ogólny deskryptor. Acidic, kwaskowy, to jest pozytywne. Czemu? Mniej słońca w skali roku. Owoce są mniej dojrzałe, bardziej kwaskowe, do tego przywykli na co dzień. No tak, a we Włoszech właśnie zupełnie inną kawę tak, się pije. Pije się zupełnie inną kawę. Dużo cięższych, intensywniejszych doznań, dużo tej słodyczy, dużo tej kwasy, takiej mocy, intensywności, też tak można powiedzieć. Inne doznania, inne potrzeby. Także tutaj w to wszystko będzie, jako ludzie, jak mówię, jesteśmy stworzeni, bądź ewoluowaliśmy podobnie. Żeby wiadomo, nie wzbudzać kontrowersji tak, w tym momencie. Tak, no pewnie. Tak, ale mamy jakieś nawyki. Ale coś poznaliśmy jakby i do tego się odnosimy. Dlatego właśnie takie koło aromatów, dlatego właśnie cały zestaw badań i jak sobie odtworzyć, żeby znaleźć wzorcowe, uniwersalnie na całym świecie, że to konkretnie to jest kakao. Żebyś na przykład nie mylił go z orzechem, no bo najczęściej gdzie spotkamy. No tak. Aromat cię odsyła do jakiegoś skojarzenia. Na przykład mówisz okej. Myślisz podświadomie Snickers. Mówisz orzechami. Akurat to masz czekoladę, ale odsyłać do czegoś, gdzie była czekolada. Podobne. I orzechy, i karmel, i możesz się zakręcić w tym wszystkim.
No bo nie jest to usystematyzowane. Odsyłacie do zestawu gdzieś aromatów. Także po to właśnie takie narzędzie, żeby się skalibrować, że to konkretnie tak, a nie inaczej. Mamy Skandynawię, mamy Włochy, lekkie, ciężkie, w skrócie, a masowa kawka, która jest... Taka marketowa, tak, taka o tym ci chodzi? Marketowa raczej spotkamy rzeczy bardzo ciężkie. Pamiętajmy, że... No inaczej, może nie do tyle ciężkie. Możemy sobie powiedzieć, takie że konkretne, rzeczy bezpieczne. To, co kojarzymy. Kawa z osmaku kawa. Tak. I zaraz sobie też o tym powiemy, no bo taka mogą się różnić, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby spróbować. No czy właśnie, kawa może bo się mamy różnić, właśnie... Bo ja sobie mogę o tym gadać. Tak, mamy trzy rodzaje kawy, tak, do spróbowania. Mamy tutaj trzy kawki, wszystkie palone w stopniu jasnym, zaparzone cuppingowo. No i jak mówiliśmy wcześniej, sobie gdzieś tam na backstage'u tak zwanym, pamiętaj wziąć jedną rzecz, no to nie weźmiesz tej rzeczy. No i wagi nie było. Tak. No i właśnie, na szczęście jakaś tam referencja, czyli objętościowo i też cupping wiele wybacza, no bo jeżeli patrzymy na standard cuppingowy Specialty Coffee Association, uniwersalnie gdzieś na całym świecie, będzie nam mówił o tym, że to nie ma być równo 5,5 grama na 100 ml wody. To ma być 5,5 plus tam minus 10% około. Tam pół grama, więc to już widzimy, są widełki. Mając punkt doniesienia, no udało nam się dobrać pod ten kubek na około 340 ml, mniej więcej odpowiednia ilość kawy. 3 do 5 minut parzenia, potem było zbicie gdzieś tego kożucha, żeby przerwać ten proces, no i kawa sobie teraz tam stygła. Czyli bo to jest po prostu zalane, zmielona kawa, jest to tak? Zalewajka, no, jest to odpowiednio zrobiona dokładnie. Zalewajka, pażucha, moi drodzy. Tak, tak. Najbardziej powtarzalny, prosty sposób, bo tutaj wiesz, ręka ci nie zadrży przy gdzieś tam zalewaniu dripka, nie zaczopuje ci się nic w filtrze papierowym, jakby najprostszy sposób. Właściwie nie potrzeba żadnego sprzętu, tak na dobrą sprawę. Tak, na dobrą sprawę moglibyśmy zakończyć odcinek, jak zrobić sobie dobrą kawkę w domu, no zalewajka. No, no tak. I tyle. No ale spróbujmy, no bo tak. Minęło już też trochę czasu, taka nas już na pewno nie będzie potrzeba w język, także panowie. Dobra. Łyżki w dłoń i będziemy hałasować. Mamy też taką specjalną łyżkę do cuppingu, tak. Prawda? To jest trochę... Proszę. Patrzę. Dziękuję bardzo. No i co? I tak naprawdę jak patrzymy, to na takich wydarzeniach, które były jeszcze przed COVID-em, było dużo gwizdania, siorbania głośnego i tak dalej. Takie zaznaczanie terenu mam wrażenie czasami, kto głośniej tam będzie siorbał. Bo tak naprawdę w siorbnięciu nie chodzi o hałas. Chodzi o to, żeby stworzyć sobie mgiełkę, która uderzy w nam też receptory w nosie. Bo jak mamy katar, no to ludzie mówią, nie czuję smaku. Nie, nie. Czujesz smak, czujesz coś bardziej słone, bądź mniej. Nie czujesz aromatu. Mm-hmm. To odczucie całkowite, znowu całościowe, holistyczne, gdzieś jest zaburzone, ale smak czujesz. Ale tak naprawdę smaków mamy obecnie 5 wyróżnionych. Kwaśny, tak. Słodki, słony, gorzki, umami. Tak. Nie mamy smaku tak jak kwiat. No nie. To jakieś aromaty są. No właśnie, tak? Więc uderzmy w te nozdrza. Czyli co, nabieramy sobie na łyżkę i intensywnie siorbniemy. Żeby się nie udławić. Przełknij spokojnie. Możesz wypluwać, naprawdę, to się nic nie stanie. To nie chodzi o tego, już któryś raz ja mój cupping w życiu, tylko akurat tak go... Muszę sobie... Siorbnąć. Intensywnie, i wtedy, żywo. I wtedy się dużo żywiej, dużo intensywniej. Dobra, jestem laikiem. No to... Wiesz, no to ćwiczymy. No to po to jest feedback, najważniejszy jest feedback. Jak mówi kolano Bartosza Krzymowskiego, którego serdecznie pozdrawiam. I teraz tak, zawsze czyścimy łyżkę między czarkami, żeby ją, no właśnie, czyścimy, żeby wyczyścić z reszty innej kawy, żeby nie zaburzało nam odczuć. No i co? Nabieramy i znowu. Skupiamy się właśnie na smakach, czy czujemy słodycz. Na przykład w tej. W tej nie wiem, czy czujemy też taką słodycz. To zobaczymy sobie. Ale pytanie, po pierwsze, czy one w ogóle się od siebie różnią? No, czuć różnicę. Czyli już wiemy, że pierwsza odpowiedź na pierwsze pytanie, tak, czuć różnicę. Czuć różnicę. Tak, mimo, że ja nie wiem, jakie tu są kawy tak naprawdę. Ale czujesz różnicę. Ale od czyli razu... już pierwsza rzecz, mamy to odhaczone. Czyli tak naprawdę mówimy z poziomu entry level, a już czujemy. Mogę być pierwszy i zgadnąć? No to niech spróbuję sobie jeszcze tylko. To spróbuj trzecią. Ale bardzo fajnie się złożyło, bo mamy trzy kawy, które mają
różny charakter bardzo od siebie. Bo ja zapomnę. No, jedziesz. Tam jest orzech. Bardzo dobrze, bardzo tu wyraźnie. Jest coś słodkiego, a to mi najmniej smakowało. Ta pierwsza jest kwaśna, taka owocowa, bym powiedział, lekko cytrusowa. Tak, cytrus zdecydowanie wyczuwalne. Troszeczkę można powiedzieć, może jakichś owoców pestkowców. No właśnie, jak to robimy? Najprostszym byłoby sięgnąć znowu po koło aromatu, bo mówiliśmy sobie tak z grubsza, czy czujemy różnicę. I zauważmy, że są trzy etapy koła. Jest O tym bardziej kolorowym, tym nowszym. Zauważmy, że są trzy kręgi. Ten zewnętrzny jest niepełny, a ten w środku jest najbardziej ogólny. Jak się posługujemy takim kołem? Patrzymy na początek po gdzieś drodze eliminacji. Czy na przykład czujemy tutaj rzeczy takie trawiaste, surowe? No ja nie czuję, więc to się eliminuje. Orzechów też nie czuję, więc eliminuję kolejną. Negatywy eliminuję. I zobaczcie, już trzy grupy poszły od razu z miejsca. Ja nie powiem w tym momencie, że to jest konkretnie brzoskwinia. No bo to nie o to chodzi, żeby strzelać gdzieś na, jak snajper, tak? Tak. No nie ten level, nawet nie o to chodzi. Nawet nie tak to powinno działać. Tym bardziej, że jak zobaczycie sobie zewnętrzne koło, na przykład koło się będzie hibiskus i wiśnia. Więc widzimy, że to są zbliżone. Zresztą też odległości tych poszczególnych zewnętrznych elementów są większe bądź mniejsze. Czyli widzimy, że coś jest bardziej zbliżone aromatycznie do drugiego, bądź mniej. To jest bardzo do przemyślania stworzone. No ale dobra, możemy sobie stwierdzić śmiało, że są tu jakieś owoce. Cytrus jest owocem jak najbardziej. No i pytanie, też dla niektórych fajnym wyjściem jest przymknąć oczy i stwierdzić, jaki kolor mu tam się gdzieś rysuje, czy maluje przed oczami. Bo często znowu na zasadzie intuicyjnej. No mi się tu jakiś... Ale dobra, spróbujcie sobie, chłopaki, i sobie pogadamy. Takie jabłko. Czyli gdzieś ogólnie coś czerwonego, coś zielonego, coś takiego. Ja coś takiego czuję. Jak powiedziałeś zielone, to ja zauważyłem tak jakby w głowie coś, mi się obraz taki zielonego. No właśnie, czego? Bo była w tym roku kawa, która zielonym bardzo też rzucała, powiedzmy sobie, w aromacie. Trafiła się taka kawa mi na stole kiedyś cuppingowym. I był taki moment konsternacji. I tak w końcu, jak to ja wypaliłem, ej, zielskiem wali. Na co? Odpowiedź trenerki. No tak, tylko nie chciałem mówić na głos. A to nie spodziewałbym się, że też mogą być takie aromaty w tym. Pamiętajmy, że to jest tak, inaczej, w winach na przykład już nie posługujemy się tak stricte tylko i wyłącznie deskryptorami jak owoce, konkretne dane. Bardziej już przechodzi się w posługiwanie konkretnymi związkami aromatycznymi z danej grupy, które odpowiadają za skojarzenia takie, a nie inne. Zresztą nawet na chemii liceum było powiedziane odnośnie estrów, że na przykład tutaj będzie odpowiedzialny za aromat taki jak w ananasie. Jakby to tak działa. To nikt tutaj łyżeczką ananasa nie nałożył, no tak. Albo pomarańczy, albo brzoskwini. Po prostu taki wyrzut aromatów daje nam skojarzenie z takim, a nie innym. I znowu punktem odniesienia naszego, który gdzieś na naszym etapie życia się nam pojawił. I tutaj rzeczywiście z owoców coś tam pomarańczowo-czerwono nam się gdzieś tam kręci w głowie. No mi to się akurat kojarzy troszeczkę z brzoskwiniami, troszeczkę może jakieś borówki, takie rzeczy też, bo z jakichś rzeczy ciemniejszych, ale wciąż widzimy, jest to, jakbyśmy cofnęli się do środkowego, znaczy do wewnętrznego koła, fruity wszystko. Berry. No i załóżmy kolorek na przykład tam, nie wiem, czerwony czy fioletowy może nam się pojawić, no to idziemy coraz bardziej na zewnątrz i decydujemy, czy jest to bardziej w te, czy w te. I eliminujemy sobie po prostu. I drogą eliminacji dochodzimy do opisu sensorycznego, tak najprościej, najbardziej taki usystematyzowany sposób możemy określić. W kawce środkowej. No co, panowie, póki jeszcze jest w miarę ciepła, lecimy z koksem. Nie w tę dziurkę. To się zawsze zdarza. To jest... Też zauważcie, ona nie jest już tak kwaśna. Zmienia się. Czyli sama temperatura picia wpływa na odbiór. Jak najbardziej. Zauważ, która kola wydaje ci się słodsza? Ta z półki, czy ta zimna? No zimna. Słodsza ci się wydaje zimna? Nie, odwrotnie. No właśnie. Tak. A cukru jest tyle samo. No tak, no to się nic nie zmienia.
Więc też na wpływa. Też często rzeczy defektowe bardzo wychodzą i ujawniają się w kawie dopiero jak stygnie. Zresztą nawet kiedy mamy arkusz oceny sensorycznej, mamy arkusz właśnie cuppingowy, gdzie przyznajemy punkty za poszczególne kategorie, za jakość kwasowości. Też mamy odhaczanie intensywności, ale jakość, czyli złożoność, ile grup podstawowych jesteśmy wyróżnić, ile gdzieś tam konkretnych aromatów. Im więcej, tym ta kwasowość, no bo to kwasowość w kawie nam odpowiada za jej smak. Im więcej jesteśmy w stanie wyróżnić, tym więcej punktów przyznamy w skali tam, załóżmy, 6-10. Mm-hmm. Od good do tam outstanding bodaj. Mm-hmm, mm-hmm. No i co dalej? O, takie rzeczy oceniam na ciepło. Ale takie rzeczy już na przykład jak defekty. Zimno. Najczęściej na zimno tak zwane, czyli na chłodno. Gdzieś tam 30 stopni Celsjusza. Po prostu tak samo miałem ostatnio na stole kawę, która była poddana obróbce beztlenowej na farmie. Odcięto dopływ tlenu. Tam zachodzą inne w ogóle fermentacje. Często wychodzą moce tropikalne, jakieś takie rzeczy, których na co dzień nie spotykamy. Po prostu fermentacja. Dobrze prowadzona. No tylko właśnie, czy dobrze? Kiedy kawa została zaparzona, na gorąco, no to czujemy owoce, gdzieś takie truskawki, były takie cukierki wręcz truskawkowe w dzieciństwie, takie troszeczkę syntetyczne, mogło się wydać. Mm-hmm. Aż takie, wiesz, ta fermentacja, takie rzeczy, mówisz, ty, no jakby w całej kompozycji to rzeczywiście jest złożone, jest fajnie, to się dzieje, to jakby dawać tego więcej, nie? Ale im bardziej kawa stygła, im stygła dalej, tym bardziej zaczynała wychodzić taka octowa kwasowość. A kiedy już totalnie wystygła, to co najwyżej balsamiko w okolicach truskawek. Taka ostra kwasowość. I w tym momencie to nie było dobre. To po prostu jest efekt fermentacji, która posunęła się za daleko. I to wyszło bardzo ewidentnie na chłodno. Na ciepło to było nawet, ej, to jest ciekawe, tu się dzieje, no to jest fajnie, ale jak wystygło, jakby to wszystko spłynęło, no to już... Ale to chcesz powiedzieć, że kawka się powinna pić do jakiejś konkretnej temperatury? Chcę powiedzieć, że kawka, która będzie dobrej jakości i będzie się broniła, będzie broniła się do samego końca. Mhm. Więc, bo wiesz, też są takie sytuacje, że kawa, która jest na przykład niedoparzona, czy niedopalona w piecu, wiele rzeczy wyjdzie też znowu defektu właśnie prażenia, kiedy wystygnie, bo na gorąco mówisz, wow, super, fajnie, dzieje się, nie, tu truski, cytrynka, ale bajer, robimy to, nie. Dawaj, dawaj, pan. No i często te kawy bronią się z kolei tym, że wybijane są bardzo szybko. Tak, tak. Więc to też super. Ale często było tak, że miałem taki stół też cuppingowy kiedyś na Wilczej, że przyszły kawki. O, fajnie, super, dobra palarnia, dobra cena, super, robimy to, nie? Wspierają. Mówię, dobrze, ale najpierw sprawdźmy, jak w naszych warunkach u nas to będzie smakowało. Więc znowu cupping, najbardziej uniwersalna metoda, jak najmniej zmiennych, tylko nasza woda, żeby po prostu to, co mamy u siebie. No i już na ciepło, ty, no fajnie, kawy stygną i tak coraz bliżej. Intensywności tu prawie wcale. Tutaj znowu wychodzą takie rzeczy, skojarzenie z, nie wiem, mi się to kojarzy sami z cornflakesami wręcz, takie niedojaranie tej kawy. Ta kawa po prostu w piecu powinna być jeszcze chwilkę, bo są takie surowe wręcz aromaty. Czasami właśnie mogą się kojarzyć, o, spójrzmy sobie na to zielone pole, tam będziesz to miał. Ale czy to właśnie te, sorry, że jak ci wchodzę, czy te surowe aromaty to nie kojarzą się z tą Skandynawią? Właśnie, bo ta kawa jest palna często bardzo jasno. Czasami coś się nie tak wydarzy w piecu, ktoś zwróci kawę za szybko, albo procesy przebiegały za wolno i ta granica nie została przekroczona, która powinna być. Tam jest troszeczkę tak samo jak z ciastem. No, piec tak naprawdę do prażenia to jest bardziej zaawansowany piekarnik, chociaż z tym zaawansowaniem to też zależy od producenta, bo piece takie, powiedzmy sobie, bębnowe, one w swojej konstrukcji nie zmieniły się za bardzo od dziesiątek lat. Tylko tyle, że dołączono teraz sondę. Jest odczyt, który wyskakuje nam na ekranie i ewentualnie możemy zrobić, nie wiem, no ktoś ma podwójne ścianki po prostu w bębnie, że nagrzewa się blacha, jest mała odległość, żeby z tej blachy równo przechodziła temperatura na blachę wewnętrzną, żeby te wszystkie ziarenka, które się stykają cały czas kręcąc się, równo odbierały temperaturę, by cała kawa równo się wyprażyła. Żeby nie było tak, że część kawy jest niedojarana, część jest przejarana, no i nagle w tej filiżance nie wiesz, co się dzieje, jest nie tak. Także no, dobra kawka będzie się tam bronić. A jak mamy osoby, które są przyzwyczajone do takiej, powiedzmy, kawy z ekspresu. Ale takiej chodzi, bo też raczej ma wpływ nie że z samego ekspresu, tylko jakie też ziarno zostały użyte, tak? Tak, takiej też. No, proszę. No to tej takiej kawy marketowej, no nazwijmy ją, konsumenckiej. Zadajmy sobie pytanie w ogóle,
Co jest 5 odnośnie tych różnic w kawie? Co w inną stronę chciałem jakby to pytanie. Znaczy, w stronę taką. Ktoś jest przyzwyczajony do tej takiej średniej kawki, no, ale ogólnie lubi kawę i ma wrażenie, że ona jest w ogóle super. No i przychodzi taki Piotrek, czy przychodzi taki ja i mówi, ale ty chyba nie wiedziałeś, co to znaczy dobra kawa. Czyli, że jak się nauczyć tak, dobrej jak, kawy? Jak się nauczyć, jak w ogóle powiedzieć... To ja odbijam w tym momencie, bo do tego właśnie było zmierzanie. Bo zadajmy sobie pytanie, co trafia w ogóle do paczki takiej kawy? No bo też zadajmy sobie pytanie, najpierw skąd te różnice, żebyśmy zrozumieli to, co trafia, w jaki sposób wpływa. Różnice biorą się z tego, że mamy różną wilgotność, różną jakość gleby, różne warunki, różne odmiany botaniczne w różnych krajach, lepsze bądź gorsze lata. I mamy większych bądź też mniejszych w związku z tym eksporterów kawy. Więc mamy kawę w tym wypadku z Etiopii, która była pierwsza w kolejce. Mamy kawę, która była w środku, kawa z Kenii, właśnie ta bardzo owocowa, bardziej soczysta. No i ta wyraźnie orzechowa kawa stricte z Brazylii. Także widzimy trzy różne kawy, dwie z Afryki, jedna z Ameryki Południowej, z kraju największego eksportera kawy na świecie. I teraz tak, jeżeli mielibyśmy wskazać którąś z kaw, która najbardziej nam się kojarzy z taką kawą, to najbliżej byłaby tego, co znamy na co dzień, prawdopodobnie kawę bardzo soczystą byśmy odrzucili. Tak. Kawę cytrusową też byśmy odrzucili, bo to nie to. Tak. Na stole zostaje jedna, zostaje to. No, ta, no i teraz tak, to jest... I teraz zobaczcie, jeszcze daj mi dosłownie momencik, bo skąd to się wzięło? Ona nie smakuje co prawda tak jak ta przemysłowa. No tak. Ale dlaczego ona nie smakuje? No tak? Bo mało czuje orzechy. A w normalnej takiej tej to mam po prostu... Masz bardziej płaski smak. To weźcie sobie teraz tę kartę, drugą, która bardziej traktuje o stopniu wypału. Wypał przemysłowy będzie raczej wypałem ciemnym. Raczej będziemy mieli... na celu wyprodukować coś, co będzie smakowało tak samo, niezależnie od kraju sprzedaży, od pory roku, od kraju, to już było, ale raczej od nie wiem, roku produkcji. Jeżeli widzisz etykietę z literką na przykład J w danym kolorze, mówisz, okej, wiem jak smakuje, biorę, bo lubię. Tak. Ona zawsze cudem, będzie ta sama. Tak, jakim cudem produkt rolniczy? Gdzie mamy rolnictwo, powtórzę, rolnictwo, które jest podatne bardzo na lepsze i gorsze lata. Jakim cudem, panowie, to smakuje tak samo? No i właśnie. Po pierwsze, staramy się jak najbardziej wypłycić ten profil, żeby było jak najmniej takich niuansów, które dla nas na przykład są pożądane, bo to jest coś nowego, my szukamy innych rzeczy. Ale jak ktoś szuka stabilizacji w produkcie tak zmiennym, podatnym na chociażby potencjał przymrozku, to już anegdota na myśli za kilka minut odnośnie właśnie zagrożeń w kawie przemysłowej, no to ten produkt musi być najbardziej powtarzalny. Więc jak osiągamy tę powtarzalność, wypłycamy profil smakowy, tym, że na przykład dłużej trzymamy kawę w piecu, prażymy albo inaczej. Jeśli to jest przemysł, to musi robić się dużo szybko. Tak. Więc podbijamy temperaturę prażenia i prażymy na innym w ogóle rodzaju pieca. Na przykład taśmowa. Kawa jak jest w piecu, no to domyślamy się, że traci wilgotność, którą jakąś tam ma, to powietrze gdzieś tam sobie wyparowuje, więc traci na masie. Więc kupimy, załóżmy, tonę surowca i musielibyśmy sprzedać 800 kilo przykładowo. I nagle mówisz, na każdym kilogramie tracimy. Pracę. Jak to się przykładowo osiąga, żeby było tak samo i żeby było opłacalne? Po pierwsze, jak robimy kawę pod przemysł, robimy blend bardzo dużej ilości składników. Zdecydowaną większość będzie stanowił ten składnik, który jest najbardziej dostępny na rynku. Bo załóżmy, jak robisz mieszankę i masz 60% kawy z Brazylii jako bazę i na przykład tam 20 z Wietnamu, dajmy na to, tam 30 z Wietnamu, to już masz 90%. No to zrobimy, że 50, może 30. O, że 80% to te stanowią tylko te dwa kraje producenckie. I nagle znika ci z rynku kawa z Brazylii. No to jesteś gdzie? No domyślamy się, że w tym. No tak. Więc dlatego wybór Brazylii, bo to jest największy eksporter, ten produkt jest najbardziej dostępny. A charakterystyka w ogóle kawy w Brazylii jest nam właśnie też bardzo znana, co ciekawe. Orzechy, gdzieś czekolada, gdzieś takie tematy. Tak. Ciemne. Tak, na tym kole aromatów dokładnie, te ciemne właśnie, brązowe, jakieś takie, te okolice. Więc to jest nasza baza. Drugi największy producent, Wietnam, w tym wypadku stanowiłby bardzo sensowne rozwiązanie. Więc dajemy. No a potem rzucamy 5, 6, 7, 8 innych ziaren,
które mają konkretną charakterystykę. Potem cały taki blend prażymy bardzo często szybko, w ciągu 3 minut, zamiast tam, nie wiem, 15 czy 10, na 300 stopniach na przykład około. Na taśmie wjeżdża sobie kawka, praży się, wyjeżdża, no ale wiemy, że to jest gorące i te procesy dalej zachodzą, więc to się chłodzi. A jak to się chłodzi? W tym przypadku mgiełką. Więc ta wilgoć wraca. Mm. Więc raz, ciężar się zgadza, dwa, produkt jest schłodzony, jest wyprażony szybciej. Wyprażyliśmy go ciemniej, więc już widzimy, że wyeliminowaliśmy te lotne aromaty. Zobaczcie, jak inaczej smakuje jabłko, które sobie pochrupiecie tuż przed włożeniem do szarlotki. A jak inaczej będzie smakowało to, co z tej samej szarlotki wydobiecie potem. Mniej kwaśne. Mm. Kwasy się rozkładają w tym piecu i te właśnie kwasowe aromaty nam znikają. Ustępują miejsca produktom karmelizacji. Stąd widzimy, jak zmienia nam się koło w kolorze. Karmelizacja wbrew pozorom nie daje słodyczy. Karmelizacja daje nam smak gorzki. Ale zależy, jak daleko postąpi. Reakcje Maillarda, które kojarzymy właśnie z pieczenia chociażby, one będą nam gdzieś tutaj cały czas wyciągały inne i generowały inne aromaty. Mm-hmm. Tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na surowe ziarno, tych oryginalnych substancji chemicznych zostaje tam, nie wiem, 0,1%. Wszystko inne już się przekształciło. Zielona kawa, którą weźmiemy, raczej pachnie nam przecież sianem, tam albo jakimś czymś surowym. Tam nie ma szału. Ktoś mówi, zielona kawa na odchudzanie, super. Oczywiście, jak się przeczyści po wypiciu, no to oczywiście, że schudłeś 2 lub 3 kilo, no tak. To nie ma filozofii, tak? Zresztą po co sprzedawać towar surowy, skoro potem możemy go sprzedać jako, inaczej, jako produkt wyprażony, możemy go sprzedać co drożej, gdzie tu jest logika, nie? Coś, no coś się nie pangla. No wracając do przemysłu, bo znowu, dryfuję. Szybkie wyprażanie w dużej temperaturze, nasączenie gdzieś tą mgiełką, no i cyk, zgadza się. Ale załóżmy, mamy w blendzie jeszcze tych, załóżmy, 20 pozostałych procentach, znajdzie się jakaś tam kawa z Etiopii, znajdzie się nam kawa, nie wiem, z Gwatemali, znajdzie się z Kolumbii, znajdzie się kawa z Papui Nowej Gwinei. Mm-hmm. Coś jeszcze. I nagle dochodzi do sytuacji typowej Papui Nowej Gwinei. Jakby to jest troszeczkę pod względem zazdrości Polska tylko na sterydach. To z kolei nie wiem, na ile ta anegdota jest prawdziwa, bo nie było mnie tam, ale mm-hmm. krąży anegdota, że Papuasi odnośnie kawy są bardzo tacy... Mm-mm. Jak komuś się powiodło, to nie jest tak, że a ma BMK, a żeby ją roz... A żeby... Ale ten sąsiad, nie? Nie, nie. Krąży taka historia, że Papuasi, jak komuś się powiodły zbiorem, to oni tam w nocy robią wjazd na sąsiada, na plantację i robią mu rozjazd. Po prostu. Żeby już nie było kolejnych bet. Nagle znika, nie? Papua Nowa Gwinea, to ziarno konkretne, którego poszukiwaliśmy, bo stanowiło element blendu. No to co teraz? To znajdujemy coś mocno zbliżonego, co ma konkretną charakterystykę, ale procentowo zajmuje tak mało, że tak naprawdę jest to ta przyczepka w tym wszystkim tylko. Mm-hmm. Lokomotywą będzie to Brazylia, węglarką w tej lokomotywie będzie gdzieś tam Wietnam, no i gdzieś tam ta resztka, która daje nam wagonik, który jakoś się tam trzyma. No jak wymienisz zagłówek na inny w tym samym odcieniu, to nikt nie zauważy. No tak. Więc mamy w ten sposób produkt, który mimo, że podatny na zmiany sezonowe, koniec końców, po wypłyceniu profilu, po ucięciu tych wszystkich kwaskowych tematów, wyprażeniu intensywnym i gdzieś bardzo mocnym, jeżeli chodzi o stopień, będzie smakował nam same. Mm-hmm. A to już jak jesteśmy przy tych krajach pochodzenia mm-hmm. kawy, to zawsze mnie zastanawia, czym one się różnią i czymś one różnią, czy to potem finalnie wynika z metody palenia i tak dalej, miejsca zbiorów, czy właśnie Brazylia jest z reguły taka, nie wiem, Ekwador taki i tak dalej. No to jeszcze ja wejdę, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy ostatnio, że mówiłeś, że bardzo duży wpływ ma to, jak to jest zbierane. Też, no bo pamiętajmy o tym, że w takim idealnym świecie laboratoryjnym mamy sytuację, że chcemy mieć mikrolot, jakąś małą porcję bardzo wyselekcjonowanej kawy. Mm-hmm. No i co teraz? Oczywiście, że w idealnym świecie jest jedna tam osoba, która chodzi, każdego dnia zbiera tylko dojrzałe owoce, daje do obróbki, przychodzi po południu, zbiera te dojrzalsze owoce, następnego dnia rano wstaje, powtarza proces, tak. Z lupą najlepiej. Mm-hmm. To jest produkt rolniczy. Większość osób traktuje tam kawę, jak Polacy traktują jabłka. Mało tego, w Etiopii chociażby, o ile
Mamy w niektórych krajach bardzo poselekcjonowane gdzieś odmiany botaniczne, które oczywiście będą wpływały, no bo jedna odmiana botaniczna, też odnośnie twojego pytania, będzie dawała większy potencjał zbiorów, lepszą jakość być może, więc to już też będzie nam wpływało. Ale dajmy sobie na to sytuację, że mamy Etiopię, gdzie mamy 95% ponad genotypu kawy arabiki w tym wypadku. Tyle, że co poletko to inaczej, bo tam jest taki blend, tego nikt nie kontrolował. Jakbyśmy się doselekcjonować, to dostalibyśmy po takim kubeczku kawki. Nie wiesz, co sprzedaj teraz. No jak ty masz pole, na którym masz 4 krzaczki. Tam jakby nie ma tej selekcji. Dla siebie możesz tylko. Była ta Ethiopian Heirloom zamiast konkretna odmiana botaniczna pod kategorią odmiana. No właśnie. I takie rzeczy będą nam też wpływały, że będziemy mieli inne odmiany botaniczne w różnych krajach. Będziemy mieli właśnie inne warunki i ten zbiór też będzie odbywał się, jak zauważył Szymon, inaczej. Oczywiście, że nie zawsze to będzie gdzieś odbywało się co do owocu. To będzie odbywało się na przykład na zasadzie, jak jest tak zwana tabaka, jest środek sezonu, tam nie ma pieszczenia, jest stripping, ściągamy wszystko z gałęzi na jednej gałęzi, możesz mieć w tym samym czasie kwiaty, niedojrzałe owoce, dojrzałe owoce i przejrzałe na jednej gałązce koło siebie, na takiej przestrzeni. Teraz ściągnij wszystko. Jak gdybyś na przykład miał tak porzeczki ściągnąć. I weź to zacznij jeść. To już widzisz, że to odrzucisz, tak? Na przykład w Brazylii, z racji, że tam mamy niziny, a nie są to tereny, tak powiem, strome, to często po prostu gęsto zrobi się to maszynowo. I dopiero następuje selekcja. Na niektórych farmach mamy bardzo dokładną selekcję też maszynową, nie tylko ręczną. Gdzie nawet w podczerwieni, gdzieś jak spadają nam owoce, gdzieś poszczególne opadki wybierają odczyt i strzeliwują, tak. Strzeliwują nam ten niedojrzały, bądź gdzieś tam owoc, bądź jakiś defektowy, bo pewne rzeczy widać dopiero w ultrafiolecie chociażby. Defekty takie jak zagrzebienie kawy. Tego nie widzisz często gołym okiem, ale jak rzucisz ultrafiolet, nagle świecą się. Masz takie No więc to też wpływa. Jeżeli zbieramy gdzieś maszyną na niśinach, na pałę, pytanie, jaką selekcję zrobimy. No i teraz znowu, ci rolnicy chcą się utrzymać. To jest ich cel, to jest ich sposób zarobku. Kawa. No ale właśnie. Dochodzimy do momentu, w którym masz do wyboru albo sprzedawać poszczególne worki gdzieś na giełdzie, gdzieś na aukcjach tego typu. Gdzieś jeden worek sprzedasz drożej, drugi taniej. A na przykład wbija ci jakaś korporacja i mówi, że kupuje cały twój zbiór. Jolo, chce swój cały zbiór. Ale daje ci taką cenę za całe. No i pytanie, co ci się bardziej opłaca w danym momencie? Co w kierunku czego pójdziesz? Przykład Scottiego Pippena, chociażby w Chicago Bulls, w momencie, kiedy miał utrzymać rodzinę, no to zgodził się na kontrakt, który w danym momencie, w tamtych czasach, na początku lat 90. był super. Ale do jakich napięć to doprowadziło w czasie drugiego Freepeat, kiedy wykonał ogromną robotę i cały czas spotykał się ze ścianą, kiedy chciał podwyżkę. Mimo, że jego wkład był ogromny. Także znowu, co w danym momencie jest dla ciebie ważniejsze? Co z tym, że masz fantastyczną kawę, która mogła być super? Ale jeżeli masz na przykład chorujące w tym momencie dziecko, nie masz czego położyć na stole, no to inaczej. To, co robimy tutaj, to jest, pamiętajcie panowie, to jest zabawa, to już jest ten element luksusu w dużym stopniu. To jest ten procent. A realia często są, nie są jak, wiesz, w bajce o... No nie, no bo to jest biznes i to często taki biznes, raczej... I to jest być albo nie być często. Więc znowu, patrzymy, o, corporate man bad. Bąk. Jak ten pies w memie, no, nie? No tak, no wracając z tego biznesu i jak tak sobie chodzę po tych kawiarniach, to jednak to opakowanie ma jakieś 30, myślę, procent, jak nie 50% uwagi mojej. Bo okej, nadal po tych 3 latach jeszcze, no wiem, że lubię Kostarykę, wiem, że lubię owocowe, nie przepadam za kwaskowatymi, ale jakieś ładne opakowanie i z czymś mi się kojarzy, bo widzę, że tu na przykład jest czarek sójka i jest z Coffee Labu, no to podejmujemy te decyzje często pod wpływem po prostu różnych niuansów. I czym się kierować właśnie, przy wyborze? Czym się kierować? Czy właśnie krajem pochodzenia, czy
Bo idę kupić po prostu ziarna, nie? Tak, i no inaczej. Zacznijmy. I jeszcze patrz, i masz tu Etiopię, ale tą Etiopię możesz na 10 sposobów. Weź jeszcze drugą paczkę tej Etiopii, bo masz to samo ziarno w tym konkretnym zestawie, bo to były dwie kawy miesiąca. To jest to samo ziarno, też bardzo wyselekcjonowana odmiana botaniczna, co zobaczysz z tyłu, ale jedna jest w grupce mytej, druga naturalnej. I znowu tutaj właśnie, o tym sobie powiemy, no bo właśnie, co widzimy na odwrocie. Pójdźmy sobie tak do korzeni. Mhm. Sprzedaży. Tak naprawdę sprzedaż to sprzedaż idei. I ten produkt ma to albo walidować, albo jeżeli nie waliduje twojej idei, to zwykle jesteś takim handlowcem, że ci już na miejscu nie ma i po tobie śladu nie ma, tak? Robisz scam w tym momencie. Ale dojdźmy do, tak powiem, sedna. Jaka jest idea? Co z czym się spotykamy? Spotykamy się na co dzień odnośnie kawy przemysłowej z hasłami. Wyselekcjonowana. Kawa gdzieś tam premium kiedy, tak. Na przykład premium jest jakościowo poniżej jakości specialty. Właśnie według score sheetu. To kawa, która będzie miała na przykład we wszystkich kategoriach siódemki na score sheetie i nie ma żadnych defektów, jej i tak braknie punktu do bycia sumarycznie, do bycia kawą jakości specialty, więc to jest premium. Także zadajmy sobie pytanie, czy aby premium to jest tak naprawdę... To jest premium prawdziwe. To jest najwyższa półka, więc to już jest pierwsza, ale kto tym wie? Ale premium brzmi dobrze. Premium brzmi zawsze się kojarzyło. Tak. Na półce ładnie wygląda. Tak, tutaj mam akurat Kamila kawę, Gajewskiego. Kawę specialty właśnie. Odwracając do brzegu. Idea była taka, żeby sprzedać produkt. Ale jak masz produkt dobrej jakości, to się nią chwalisz. Nie rzucasz hasła na zasadzie nie wiem, selekcjonowana pod okiem specjalistów, czy najlepszych specjalistów. Przerwę ci, Piotrek, jak był u mnie kumpel na początku tygodnia, mówię, mordo, mam kawę, która jest spalona jak w modelu skandynawskim. Tak. I zrobiłem mu tą kawkę z Aeropressu i tam nie mówiłem jeszcze o tym wszystkim. Piję, mówi, wow! W sensie, że... Nowe smaki, tak? Nowe smaki. Tutaj czuć jakieś owoce, coś. Mhm. Wiesz, ja nie mam super doświadczenia w tym, ale zrobiłem po prostu tą metodą prostą. Mhm. Waga, dwie minutki, pyk. I on to, wiesz, od razu zauważył. I o to chodzi. I wcale nie musiała być ciężka. Oczywiście. Zresztą, jak patrzymy na przykład na tak zwany chart odnośnie parzenia kawy The Brewing Chart, gdzie mamy tabelkę, mamy po prostu wykres, gdzie będziemy mieli w osi poziomej, dajmy na to sobie, stopień ekstrakcji, w sensie ile po prostu z kawy nam się udało wyciągnąć. Czy jest niedoparzona, czy jest przeparzona w takim dużym uproszczeniu, uproszczeniu. Mamy pionową skalę, gdzie mamy po prostu moc napoju, czy jest wodnisty, czy jest gdzieś sam raz, czy jest już za mocny. No i mamy też linie po skosie, które w zależności, czy zmienisz drobniej, czy użyjesz większej temperatury, no to bardzo często przy takiej samej konkretnej porcji i jeżeli wyciągniesz więcej, to rośnie ci moc napoju i rośnie ci też to, ile wyciągnąłeś, bo właśnie z racji tego, że wyciągnąłeś więcej, do tego samego kubka tej samej ilości wody, napój jest mocniejszy. Więc jeżeli chodzi o tę moc, no to kawa znowu nie musi być jakaś mocna. Pytanie, co chcesz osiągnąć? Na przykład przyjmujesz sobie, chcesz strzelić się w ten tak zwany ideal, ten prostokącik, gdzie najwięcej osób po badaniach wyszło, że preferuje kawę o takiej mocy i takim gdzieś tam stopniu zaparzenia, więc dobierasz sobie właśnie odpowiednią proporcję, ale jak wolisz kawę mocniejszą, to użyjesz na przykład więcej, nawet intuicyjnie, więcej kawy na ten sam kubek. Zobaczcie, jak ludzie mają abstrakcyjnie precyzyjne ilości kawy, którą parzą w domu, zwykłej kawy przemysłowej, z półki, z marketu. Tak. Pada hasło, zapłacz mi kawkę w nosie. Mówisz, dobra babcia, robimy. Nie? I pierwsza myśl, a jaka? Jedna czubata i półpłaskie. Masz takie... Co? Się słucham? Jakby, skąd? No czubata jedna, a drugie tam półpłaskie. Masz takie... What the hell? Ale z czego to wynika? Taka jest już zmieniona w danym stopniu, więc przy potraktowaniu często wrzątkiem, ona nam się zaparzy, podobnie jak tutaj, w danym konkretnym stopniu. Więc po tej swojej gdzieś linii, czy przy większej ilości kawy, ona wstrzeli się w mocniejszą kawę. Przy mniejszej w słabszą. Ludzie intuicyjnie znają swoje ratio. Jaką mocno ma mieć napój. Oni nie znają objętości tego kubeczka. No tak. Ale wiedzą, że w tym kubeczku piją, ile wlewają. Więc wiedzą na taką ilość wody, ile wsypać. Więc ta proporcja tak naprawdę, każdy ma swoją gdzieś tam ulubioną. Ale co ciekawe, według badań prowadzonych w latach 50. i 60. Wyszło, że ludzie preferują kawę, która ma... Właśnie na tej podstawie powstał Brewing Chart.
załóżmy od 1,15% mocy do 1,45% mocy, czyli gdzieś rzeczy wyciągnięte z kawy stanowią taki procent, a reszta to woda. W przypadku espresso, dla porównania, żebyśmy mieli punkt odniesienia, espresso takie, załóżmy, technicznie, teoretycznie idealne, będzie miało moc między 8 a 12%. Widzimy już kilkukrotnie moc, większa moc. A skąd americano? Rozcieńczamy, żeby zejść z mocy. Także ludzie znają swoją preferowaną moc napoju. Ludzie często nawet na egzaminach to było bardzo fajnie widać. Sam też uwaliłem na pierwszym podejściu, nie na różnicach w mocy, kiedy kawa była zaproszona w takim samym stopniu. Tam było bez problemu. Mocniejsza, słabsza, w sam raz, okej. Okay. Ta i ta. Ale większość osób, powtórzę, większość osób wykrzacza się na kawie, która ma taką samą moc, a jest zaparzona w innym stopniu. Mimo, że jedna jest niedoparzona i jak o tym pomyślisz i masz większe doświadczenie, mówisz, kwaśna, krótka w smaku, tam nie ma aftertaste'u, nie zostaje, spływa ci. Mówisz, to jest niedoparzona. A masz kawę, która też w pierwszej chwili jest cierpka, bo obie będą cierpkie, no bo właśnie wchodzi ten element dotyku w poznaniu. Coś może być ostre, co może być takie szorstkie, może być gładkie, kremowe. To jest opis właśnie tekstury, tego czucia dotykowego. Nie ma aromatu takiego stricte jak, nie wiem, gładkie. No nie. Nie ma smaku jak gładkie. To jest dotyk. Dotyczenie policzkami, językiem. Więc znowu troszeczkę płynę, ale odnośnie tej gdzieś kawy, powiedzmy sobie, przemysłowej, no ludzie wiedzą, czego oczekują. A z kolei produkt, który ma jakość i się broni, chwalimy się tym. Jak się chwalimy? Chwalimy się w taki sposób, że zobaczcie właśnie na odwrocie. Macie wszelkie informacje o produkcie. On jest namierzalny. Tak, a na tych marketowych nie ma właściwie żadnej informacji, często nawet skąd pochodzi kawa. Tak. No dobra, no to teraz tak. Mamy kawkę od Asi Wójtowicz tutaj. I tutaj mamy naturalna 24 godziny. Zacznijmy od góry. Zacznijmy w ogóle od samej góry, co tam jest. Brazylia. No to stop. Brazylia. Hikerado. Yellow Cat Y. No to stop. W tym momencie zatrzymajmy. Rozbijmy to na części pierwsze. Skoro już mamy opis, to zauważmy, co on nam powie. Mamy kraj pochodzenia i w zależności właśnie od gatunku, czyli tutaj w tym przypadku arabika, od odmiany botanicznej, od warunków klimatycznych, no będziemy mieli predyspozycję do uprawienia lepszej bądź gorszej jakości kawy. W zależności od wysokości nad poziomem morza. Będziemy mieli inną temperaturę średnią roczną. Nie bez powodu kawy na przykład Etiopii wędrują teraz wyżej, no bo klimat się ociepla i żeby mieć odpowiednią temperaturę dla krzaczków, żeby te owoce dojrzewały tę odpowiednią ilość czasu, a nie za szybko, żeby one miały czas wykształcić sobie te substancje aromatyczne, no to musimy zapewnić odpowiednie warunki. Stąd na przykład kraj pochodzenia, bo też inna zawartość różnych kwasów, jak inne kwasy wpływają na smak. Załóżmy kwas cytrynowy, który jest dostępny, spotykany w dojrzałych owocach chociażby i w kawie. No, kojarzymy cytrusy, nawet jak kwaskowe, to jak fajnie, żywo, kwas jabłkowy. No to niedojrzałe często owoce, zielone często owoce. One są, ten zielone jabłuszka są bardzo soczyste i takie ostrze i kwaśne. Kwas octowy w produktach chociażby fermentacji. Niewielka jego ilość potrafi sprawić wrażenie, jakby to był alkohol. Tak robiłem na przykład szrap na Urban Coffee Marathon, gdzie koktajl bez alkoholu smakował na bazie kawy smakował zupełnie, jakby tam był alkohol. Niewielka ilość tego szrabu. Dosłownie kilka kropli robionego na occie dawało w ogólnym odczuciu wrażenie, jakby tam był alkohol, więc ten kwas octowy też nam wpłynie. W innych krajach spotkacie na przykład kwas mlekowy. Na przykład w kawach z Etiopii też są gładziutkie bardzo często, mimo że to jest kwas mlekowy. To on będzie dał nam odczucie gładkie. W Gwatemalach czasami się uda spotkać, ale na przykład w Keniach często kwas fosforowy, który jest bardziej ostry, jest kwasem nieorganicznym. I to wszystko nam, w zależności od kraju pochodzenia, w zależności jak masz predyspozycji w danym miejscu, taki produkt ci tam może powstać. I w takiej sytuacji, nawet jak zaplantujesz sobie inne drzewko, albo inaczej, tę samą odmianę botaniczną, w innym kraju może dać ci inne rezultaty w zależności właśnie od warunków klimatycznych w danym roku. I stąd właśnie, Piotrze, myślę, będziemy mogli sobie odpowiedzieć na twoje pytanie. Kraj pochodzenia daje nam surowiec, który może się różnić. Natomiast wypał to jest kolejny element danego łańcucha produkcji. Od drzewka do kubeczka. Mamy Rwandę od... Ale to zwróćmy jeszcze tej Brazylii, co? Bo powiedzieliśmy sobie
Okay, o tej Brazylii. Powiedzieliśmy, że mamy tutaj na przykład plantację, dane no, konkretną, możemy do tego się gdzieś tam odnieść. I mamy Catuai. Gdzieś tam było, czytałeś. Tak, tak. I tu mamy właśnie odmianę botaniczną. Catuai z Brazylii, z portugalskiego. Znaczy bardzo dobra, ile pamiętam po prostu, bo jest to odmiana botaniczna, która chyba wywodziła się, o ile pamiętam, z Katury, która wywodziła się z Burbą, która wywodziła się gdzieś jeszcze dalej. Gdzieś z Jemenu i tak dalej. No ale gdzieś tam mam też zeszyt na zapleczu, w którym mam też informacje o odmiany botanicznej. I możemy spodziewać się, jaki jest potencjał zbioru, jaka jest jakość. Na przykład w Keniach teraz mamy, oprócz tego, że mamy często spotykane magiczne literki SL28, SL34 od Scott Labs, dana odmiana botaniczna wytworzona, gdzieś tam wyhodowana w laboratorium, która dawała nam bardzo wysoki potencjał zbioru, 5 na 5. Dużo z hektara mogliśmy zebrać. Duży urodzaj. Jakość 5 na 5 i 4 na 5 odpowiednio. Więc bardzo wysoka. No ale ostatnio spotykamy na przykład Ruiru 11 i Batian. No i to są odmiany, które mają niższą jakość. Skąd? No bo tam mamy geny robusty, czyli drugiego gatunku kawy. Gdzieś możemy szczepić na przykład drzewka. Bierzemy system korzenny robusty, ciach, wycinamy, wsadzamy gałązkę, no i zaczyna się robić krzyżówka. I sprawdzamy owoce, analizujemy i łapiemy teraz co? Większą odporność na zarazy na przykład. Bo jest większa zawartość w robustach na przykład kwasu chlorogenowego, który jest za smak gorzki. Szkodniki unikają. Nie żeby ludzie to szkodniki, ale trochę tak. Tak, unikamy gorzkiego. Mamy więcej kofeiny, która też jest gorzka w robuście. No ale lepszy system korzenny, większa odporność na szkodniki. Dla rolników, którzy walczą o przetrwanie, kiedy im na przykład w ciągu jednego roku, kilka dekad temu zniknęło połowa zbiorów w ogóle od tak, w przypadku zarazy, no to dla nich to jest problem, trzeba go pokonać, więc kombinują. Też arabika nam zniknie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat z rynku. No to klimat zabija. Czyli to delikatne. Tak. I niestety. Dlatego szuka się krzyżówek, żeby wyciągnąć jak najlepszy smak, no ale znowu, wiemy, że jak mamy geny jedne i drugie, no to coś za coś. Szukamy optymalizacji. No ale i też pamiętajmy, że robusta w jakiś sposób jest genetycznie rodzicem arabiki. Ale znowu, no to będzie się rzucało. I te kawy z Kenii, jeżeli mamy te domieszki właśnie tych odmian botanicznych, one nie są aż tak soczyste i tak dżami po prostu. Herbaciane to może nie, ale właśnie takie owocowe, dżemowe wręcz w odczuciu, no nie są już takie jak kiedyś. Klimat się zmienia, więc to, ta odmiana botaniczna też nam dużo powie o kawie. Ale to już jest, to jest taka już bardzo inside'owa rzecz, ale w dużym uproszczeniu. Jeżeli mamy informacje, to one nam będą coś mogły powiedzieć. Możemy sobie to wygooglować, to nie jest problem. Mamy tak. XXI wiek, 2020 rok niestety. Jest jak jest, ale internet działa. Internet działa. Coraz tak. lepiej. Jeszcze znowu nie ma lockdownu na internet. Tak, tak, tak. Ale na Zanzibarze jest Tomek Pieńczak i tam wyłączają internet czasem na cały dzień na przykład. No i widzicie. No, ale zauważcie, mamy ogromną dostępność. Jest mnóstwo fantastycznych kanałów na YouTubie, które wam mogą powiedzieć bardzo dużo o tym. Także jak chcecie poszukać, to znajdziecie odpowiedzi. Coffee Desk, ciężko nie wspomnieć największego gracza na rynku sprzedaży kawy w tej części Europy. Na przykład ma sporo fajnych artykułów na blogu, co nam powie ta etykieta. Więc nie oszukujmy się, jeżeli mamy coś dobrego, to się chwalimy. Mamy informacje o pochodzeniu, o kraju, o roku na przykład czasami zbioru, ale w przypadku na przykład kawek z Coffee Labu, no to wiemy, że to jest wszystko na świeżutko, jest fajnie. Ale możemy sobie to prześledzić nawet do gdzieś tam dystrybutora, czyli jest to na przykład Nordic Approach. Tak zrobiłem na cuppingu kaw ze Stanów, który przywiózł mi Armen. Jak nie miałem informacji, no to czy mogłem to namierzyć? Okazało się, że poświęciłem jedno pół dnia na 5 kaw i namierzyłem każdą jedną kawę do samej plantacji. Nawet nie znając hiszpańskiego, ale udało się. No tak. Udało się to namierzyć i mogłem określić, co jest w środku i opowiedzieć tę historię o rodzinie, która gdzieś tam tak dla Zajewkowiczów. I te informacje miałem, ale wiedziałem, skąd ten produkt się wziął, mogłem go prześledzić i mogłem odnieść się, na ile mogę spodziewać się jakości.
No i też ten klient premium, on chce się dowiedzieć troszeczkę więcej, bo płaci tak jak za drina często. No dokładnie. No trochę mniej niż za drina, no, ale... No wiesz, porównać cenę na przykład ziarna takiego marketowego kupienia 250 grama jakiejś speciality kawy, no to często jest kilkukrotnie nawet drożej. Oczywiście, no ale też nie bez powodu. No tak, tak. Tak, ale jeszcze przed tym, jak przejdziemy inaczej do tej... Inaczej kosztuje piwo kraftowe, a inaczej kosztuje Tatra. Oczywiście, że tak. Ale mamy... Z całym szacunkiem do Tatry na studiach, bo to kto nie próbował, nie robił cuppingu Tatry. Tak jest. Czy innych harnasi. Tak. To mówi, każdy się zna. Junior mówi, że zmieniony skład ma harnaść. Że poszedł w górę, tak? Tak, mamy tak, mamy Didiusza, nie, przepraszam, Joannę Nowak i tu mamy obróbkę. Napisane jest po prostu obróbka. Przepraszam, nie obróbka, tylko special fermentacja. Tak. Mamy Asię Wójtowicz i mamy naturalną aerobik fermentacją 24 godziny. Tak. Tu mamy od Didiusza właśnie mytą, a od Marty Pusy mamy naturalną i suszoną na słońcu. I teraz o co tutaj chodzi? Kiedy zbieramy owoce, mamy kilka dróg, którymi to ziarno możemy przygotować, żeby potem je sprzedać już do, przykładowo, docelowo prażenia. W zależności, co zrobimy, ten sam surowiec będzie smakował nam inaczej, przy takim samym chociażby wypale. Weźmy te kawki od Sui. To samo ziarno, konkretnie, tylko inaczej obrobione, koło siebie prawdopodobnie nawet. Obróbka mięta polega na tym, że pozbywamy się gdzieś miąższu, płuczemy, no i też defektowe ziarna często od razu wypływają na górę, więc profit, pozbywamy się ich z miejsca. Co jeszcze? Często takie kawy są bardziej czyste w smaku, właśnie nie, przez to, że nie ma tych defektów, nie ma takich zaburzeń, są bardziej soczyste, a z kolei kawki w obróbce naturalnej, zobaczcie słowo, naturalna, zwana też na sucho, bo naturalnie często te owoce sobie potrafiły obeschnąć na drzewku, ziarno było w środku do obeschnięcia, albo wiecie, spadało i rzucacie na glebę i sobie suszycie. No oczywiście tacy goście jak Bruno Souza w Brazylii, no on sobie będzie wykładał z rana kawę na patio, będzie przewracał ją 10 razy w ciągu dnia, na noc chował, potem konkretnie tak, nie wiem, 18 dni, czy do momentu osiągnięcia odpowiedniego poziomu rozkładu cukrów. Fajnie, a naturalny sposób po prostu ta fermentacja tam przebiegała i takie kawki często mają wyższą słodycz, mają często wyższe body, są bardziej intensywne, bo ta fermentacja, na rozkład cukrów, gdzieś tego miąższu na ziarnie, który jest cały czas pozostawiony przez te kilkanaście dni, wpływa nam na to, jak te substancje chemiczne się w środku zmieniają. Stąd ten charakter kawy nam się zmienił w zależności od metody obróbki. To samo ziarno będzie smakowało inaczej. Zresztą Szymon, akurat dostawiałem kawki od Sui na Wilcze, kiedy wpadłeś. No tak, wtedy miałeś porównanie obu. To było to samo ziarno, tylko inaczej obrobione. I nawet wrzucałeś relacje na Insta, że porównanie i różne kawki. No tak, tylko ja jednak kupując sobie kawkę i wiem, że to jest mój ziomek, mam jeszcze inne gdzieś w bani. Okej, okay, ale teraz zbudujmy sobie bazę danych. Bazę danych, no. Już co widzimy? Że kawy w obróbce mytej są bardziej gdzieś tam czyste, bardziej lekkie, tak, herbaciane, tak. Co czyste, można to przełożyć na twoje. Kawy w obróbce naturalnej są cięższe, intensywniejsze, bardziej owocowe, ale nie w takie owoce, można powiedzieć, stricte najczęściej, typu kwaskowy cytrus, albo wyraźna, stricte, nie wiem, bardziej kwasowa, soczysta, czerwona porzeczka, tylko raczej pójdą w kierunku owoców leśnych, w dużym uproszczeniu, takim turbo dużym uproszczeniu, raczej w kierunku gdzieś może jakieś truskawy, czy w kierunku, jeżeli chodzi o czekoladę, to na jakieś pralinowości. Tu masz bardzo fajną kawę, którą trzymasz. No właśnie chciałem, nie pamiętam, że mówiłeś, że to jest bardzo droga kawka. Tak, ona tam kosztowała nominalnie 140 zł w tamtym okresie za paczkę. Za 120, za 250 gramów. Tak, 250 gramów. To tak... No dużo. Biedronce kosztuje 250 zł. Od 2 do 25 zł, tak. No, także inaczej. A te kosztują około 4 dych, prawda? No. Takie 250 kilofilami. Na przykład z kolei tamta kawa z gwoździami, którą masz z Rusty Nails, jest to kawa z Panamy. Też niedostępność produktu na rynku. No, Panama jest małym dosyć krajem, więc po prostu surowca jest mało. Jest on też pożądany. Masz tu odmianę botaniczną, ile pamiętam,
Marego Zipę albo Pacamara. Już tak, Marego Zipę. Marego Zipę, tak. Bardzo duże ziarna, też słyną co prawda z niskiego potencjału zbioru, no bo z hektara to jest 1:5. To jest mało z hektara w takim przeliczeniu, przełożeniu, ale jakościowo są bardzo, bardzo dobre. Więc ta kawka normalnie była sprzedawana, nie wiem, 125 gram, czy 150, ile tam masz napisane? 150. Po 70 zł przykładowo. Mm. Bo reguła niedostępności to jest jedno. Jakość, tak. Selekcja i masz nawet rozpisany, który konkretnie to był zbiór. Lot 205, o ile też pamiętam, na przedzie. A ogólnie tak. Czy jest tak, że cena idzie zazwyczaj z jakością, czy niekoniecznie? Inaczej, w drugą stronę. Przy pewnej jakości nie zejdziesz poniżej pewnej ceny. Mm-hmm. To na pewno. Wytłumacz też różnicę między to, co rozmawialiśmy, między stworzeniem espresso latte a względem dobrej kawki jej alternatywnej, bo to myślę, że jest ciekawe. To też my się za chwilę sobie to poruszymy. To mhm. skończymy temat w tym momencie tego, co tam paczka mówi, bo ta jeszcze różowa paczka, którą z kolei miałeś, masz tam ocenę sensoryczną. Masz tam. Tak, 92,5. To już jest kawa, wszystko powyżej 90 punktów jest to tak zwane extraordinary. To już jest po prostu. Ma być dobre. Ma być wyśmienite. Ale to było. To było. Ale to nawet jak źle zaparzysz, to będzie zajebiste? Najczęściej to jest już taki poziom kawy, że jak naprawdę nie zrobisz mega fuck-upu, to i tak jest dobrze. Bo pierwsze, co pamiętam z tą kawą, ta kawa po pierwsze, ona trafiła w moje ręce, bo nie zeszła w takiej ilości, jak się spodziewali. Ja ją kupiłem po prostu w przecenie. Z outletu. Miałem ogromnego farta, że ta jedna paczka została, chyba nie chciała zejść przez tam kilka dni, więc rzucili w outlet, a ja to sobie tylko szczurka biorę. No tak. I ta no. kawa miała od wypału, nie wiem, miesiąc, więc to już nie jest ten... Ona już schodzi z swojego takiego topu potencjału maksymalnego. A tam było napisane gdzieś, że chyba ile? 2 tygodnie? To jest ten top? No, bardzo często chyba King Coffee, a nie, to La Cabra miała na przykład, że najlepiej spożyć od... I zawsze jest do. O, tutaj też miałeś zalecany z boku na Rusty Nace'ach. Na boku tego kartonika. Expiration date, tak? Ja już się skupiłem. No, tam działasz kciuk. No, ale do czego zmierzam? Ta kawka, pierwsze moje skojarzenie. Jakby, ja wiem, że tu jest profil sensoryczny, ale zalewam sobie kawkę i pierwsze co? Od razu bucha mi z tego dripka z kilkudziesięciu centymetrów niżej, no bo zalewam tam, załóżmy, nieważne, nisko, na stoliku. Aromat rumu. Masz takie, what the hell? Kończysz zaparzanie, odstawiasz, próbujesz, mówisz. Nie jakaś prosta czekolada, pralinki wręcz. Suszone śliwki, wiśnie. Czyli ja pierdzielę. Dałem odrobinkę wody, bo dla mnie była troszkę za intensywna. I nagle zmienia się w ogóle, bo uderza ci aromat kiwi. Ja zaczynam czytać paczkę, mówię, wow. W sensie, być może gdzieś tam z tyłu skojarzenie zostało, gdzieś mi się rzuciło na oczy, może to było, ale te deskryptory były tak wyraźne, że tam nie myślałeś, no nie wiem, czy to kiwi czuję, przykładowo już czuję momentalnie. Jakość tego była niesamowita, był to właśnie pierwszy rok zbioru właśnie w Ugandzie, ten projekt Mzungu, no bo Mzungu w takim slangu znaczy, czy Mzungu w Anhana tak zwanego białego pana. Tak, wiesz, negatywnie dosyć, tak? Mm. Pejoratywnie, można powiedzieć. I to jest tak zwany właśnie Mzungu Project, no bo Gardelli sam stwierdził, że poprowadzi ten projekt w Ugandzie, no i stworzył naprawdę kawę mega wysokiej jakości. Kawę po prostu stricte pod zawody. Jeżeli czymś masz zaskoczyć sędziów, no to właśnie to. Więc taka kawa kosztuje z reguły dużo. Już 200 zł za paczkę, 250 gramów, 300. To są takie ceny. Poziom selekcji, niedostępności, jakości... No, tu mówimy tak już... Tak jak o... masz whisky, który jest 100 butelek, tak. Czy winka, ileś i... I bardzo fajna analogia. Mm. I lepiej, żeby cię to wysadziło z butów. Tylko właśnie, czego znowu oczekujemy? Oczekujemy, że nas to wysadzi z butów. Ale cena tej butelki może być podyktowana czymś innym. Na przykład niedostępnością na rynku. No właśnie, do tego też jest, zmierzam. To jest wiele składowych, ale z reguły możemy powiedzieć, że będzie wpływała nam jakość surowca, która jest oceniona przez Q-gradera osobę kwalifikowaną do tego i certyfikowaną też musi się wykazać bardzo konkretną jakością oceny na takim egzaminie. No i taka osoba ocenia jakościowo surowiec. Jeżeli surowiec się zgadza, trafił i ma mega wysoki potencjał przykładowo, dalej jest kwestia dobrania odpowiedniego profilu wypału, wyciągnięcia jak najwięcej potencjału z tej kawy. No i wchodzi kolejny element łańcucha, czyli właśnie
najsłabszy element łańcucha, czyli barista w tym momencie, bo w przeciwieństwie na przykład do whisky czy wina, to już serwujesz gotowy produkt, tak. Nie ma to się popsuć po drodze. Nie? Może co mieć jakaś niefortunna fermentacja ci wejść z korka czy nieczystego, albo coś. Ale to już jest raczej taki, wiesz, a w tym wypadku załóżcie na łańcuch jest tyle elementów, które mogą pójść nie tak. Stąd kawka też jest trudnym tematem. Masz i uprawę, gdzie na przykład nie wiem, czy to był 74 chyba rok, przymrozek w stanie Paranie w Brazylii. W ciągu jednej nocy zniknęło 30 milionów worków kawy z rynku. Ile ma worek? 75 kilo. Przeliczcie to sobie szybko, panowie. Nagle z dnia na dzień znika wam z rynku surowiec, bo informacje macie, że nie wiem, no co jemy? Jemy na przykład makaron często. I znika. I nagle stwierdza, że przychodzi tak wielki przymrozek, że znika ci mnóstwo zboża z rynku. Nagle wszystko drożeje. No i znowu kwestia, jak co wpływa. W tamtym okresie właśnie rodzina Souza, o której była wspomniana wcześniej, bardzo eksperymentowała z osiągnięciem kawy wysokiej jakości, no bo wyszli z założenia, więcej hektarów nas nie stać, ale może zróbmy coś, co będziemy mogli sprzedać drożej w tych hektarach, i poszli w jakość. Oni eksperymentowali z jakością specialty, potencjalnie mieli dobre rezultaty w czasach, zanim w ogóle powstało określenie specialty. Zresztą dziadek Bruno Souza odmawiał sprzedaży tych 200 worków kawy za cenę właśnie przemysłową przez 8 czy więcej lat. Że nie ma opcji, to jest dobra kawa. Wtedy nie był systemu weryfikacji. Kto wam powie, okej, no dobra, mówi, że jest super, no ile ty chcesz za tę kawę? Tyle i tyle. No chyba cię pan Bóg opuścił do reszty, nie? I tak wyglądała ta rozmowa. Nie było opcji weryfikacji, nie było sposobu weryfikacji. Stąd obecnie właśnie takie ziarno, które mamy pewność, że przykładowo było doglądane, że wiemy, że spodziewamy się wysokiej jakości. Tu z kolei masz geszę z Kolumbii. Kolejna odmiana botaniczna, właśnie gesza. Bardzo wysokiej jakości. Kawa, którą z reguły właśnie Clintonowie w Londynie wybierali do startów w zawodach Brewers Cup jedną z dwóch kaw. Z reguły to była właśnie odmiana Sidan Rumę z Brazylii, bądź właśnie gesza z Kolumbii. No i miałem taki zestaw degustacyjny, udało mi się go złapać przed świętami tam z 2 lata temu, gdzie ta kawa rzeczywiście była dowalona, bo w profilu sensorycznym, co masz też na karteczce załączonej, masz opisane, czego się spodziewasz. I rzeczywiście ta lawenda bardzo wyraźna, gdzieś tam jakieś pestkowce, bruskwinie, takie rzeczy. Super kawa. Ciężko to było spierniczyć, panowie. To naprawdę wychodziło praktycznie za każdym razem samo z siebie. Ja tam nie musiałem się zastanawiać. Mógłbym to doprowadzić do perfekcji, ale poziom wejściowy jakości tej filiżanki na pierwszą próbę na YOLO w ogóle zmiatał większość tego, co miałem na co dzień. Więc tu jest właśnie ten element jakości. No ale znowu, dobry surowiec się broni. Jak to śmieją się niektórzy, zalejesz wodą z kałuży po prostu, jakimś syfem, a i tak wyjdzie dobrze. Ale tych elementów w łańcuchu produkcji właśnie gdzieś jak plantacje, gdzie może być gorszy rok, może być przymrozek, mogą być problemy, możesz nie sprzedać czegoś, możesz po prostu coś, co już jest super, ale nigdy nie opuści gdzieś magazynu. Masz obróbkę, gdzie coś może później tak, może coś przefermentować, może wyjść ten ocyd, o którym mówiliśmy przy tamtej kawce w obróbce beztlenowej dzisiaj. Może być tak, że zwietrzeje ci produkt w transporcie i straci, albo najdzie czymś. Kawa jest higroskopijna, kawa łapie wszystkie obce armaty. Nie wiem, wsypiesz do gumowej opony kawę, no to już po krótkim czasie wali gumą i to już wyjdzie zawsze. Może być tak, że nie wiem, ktoś wypali to źle. Jest zapchany komin, jest zły ciąg w piecu, jest inna temperatura. Nie uwzględni tego ktoś. No i na przykład nie dojara kawy, bądź przypali. Przykład takich kaw był właśnie wtedy na stole, o którym mówiliśmy, że jak wystygły, to wszystkie wyszły, że są niedopalone, są surowe. Mogło to wynikać po prostu z tego, że była inna pogoda w danym okresie, coś się zmieniło i to jest piec, panowie. Tam to wystarczy chwila i założyłeś, że wszystko jest tak, ale nie wziąłeś jednego czynnika, no i no coś się zmieniło. Jak włożysz jajko na przykład z lodówki do gotowania na twardo, a weźmiesz taki w temperaturze pokojowej, to zdajesz sobie sprawę, że w sumie no to rzeczywiście jedno szybciej się zrobi, drugie nie. Ale jak o tym nie pomyślisz, zbijasz skorupkę i płynie. Masz takie, co jest? I dopiero wtedy wychodzi fuck up. No i też przetrzymywanie kawy, czyli właśnie opakowanie. Oprócz tego, że ma wyglądać ładnie, ma nie wpuszczać niczego do środka. Często te opakowania mają wentyl jednokierunkowy, który oddaje z wewnątrz nadmiar ciśnienia. Dwutlenek węgla, który nam się ulatnia w trakcie. No tu z kolei tego nie było. No i czym to się różni? I właśnie, bo problem jest taki, że jak masz kawkę bez wentyla, to ona jest w tej atmosferze ochronnej
dwutlenku węgla. Tam nie ma dostępu tlenu, który często bardzo dużo robi złego. Nie ma wyższej temperatury, jak trzymasz w dobrym miejscu. I nie ma wilgoci. Te elementy, które sprawiają, że kawa wietrzeje, czy olejki je uczeją. No i to też jest dużo droższe niż... Trochę tak, ale też z tego, co wiem... Gdyby to było w takiej samej cenie, to raczej każdy by... A to inna sprawa. No. A druga sprawa jest taka, że tutaj masz jednak plastik, a tutaj... Tak, więc znowu, tu wchodzi kwestia, czy bycia eko, czy ceny, czy właśnie... Różne są drogi. Na przykład te opakowania, które widzisz z Coffee Labu, one nie zostawiają śladu węglowego, co masz na dnie tych opakowań. Jak sobie otworzysz to opakowanie do góry nogami, tam na dnie masz chyba ten w narożniku masz informację. No bo też nie bez powodu to wybrali. Jeszcze parę lat temu to było inne opakowanie. Ale wiecie, no to jest element znowu marketingu, tak. A jednocześnie robimy przyjemne z pożytecznym. No bo jak robimy skalowalny biznes albo chcemy go skalować, no to też pokazujmy jakiś tam kierunek. Oczywiście, zresztą też pamiętajmy tylko o jednej bardzo ważnej rzeczy. To jest biznes i często od tego biznesu zależą losy rodzin i ludzi. Więc jak coś robimy, róbmy to w dobrym kierunku. I Coffee Lab jest fantastycznym, uważam, przykładem tego, jak rozwinęli zarówno jakość surowca, jakość i zasięg marketingowy, rozpoznawalność, przystępność tego wszystkiego. Mają dobre osoby w dobrych miejscach. Chwała dla pani Manola, tak? Tak, dla Oli. Pani? Ola Manola, chwała też dla... pozdrawiam Olę. Chwała dla Oli. Tak, Ola robi tutaj bardzo dobrą marketingową robotę. Ale poza tym, co jeszcze w tym łańcuchu? Mieliśmy na przykład w kwestii szkoleniowej Jacka Zieniewicza, teraz był Bartosz Krzymowski, wspomniany też wcześniej, jest Piotrek Mróz, więc tam działają rzeczy na tym etapie. Działają rzeczy na zasadzie doboru surowca. Robią cupping, wybierają surowiec, który im pasuje, bo surowiec, różne próbki są wypalone zawsze w taki sam sposób, w takim samym stopniu, co też jest określone, żeby zobaczyć potencjał kawy. Ten profil już na piecu sobie dobierzesz sam. Co twoim zdaniem najlepiej siedzi, jak to wypalisz. Ale taki ogólny potencjał, żeby można było rozpoznać, jest po prostu konkretny sposób wypału, więc też jest selekcja ziarna. Na przykład w tym miesiącu pierwszy raz była wybierana kawa miesiąca przez followersów na głosowaniu w ankiecie. I jest to Meksyk. Ale były dwie bardzo fajne kawy do wyboru, więc żadna nie odstawała. Rola Wojtka Żydkiego, który jest roasterem. I tutaj też to funkcjonuje. Wojtek niesamowicie się rozwinął i ogólnie kawy z Coffee Labu, jak Coffee Lab, załóżmy, parę lat temu, takie 3 lata temu uchodził za, taki sensownej cenie przelewik. W tym momencie szapoba. Ale to jest efekt systematycznej pracy. Najpierw fundamenty. Potem krok po kroku zmiana opakowań i marketing i rebranding były tego elementem. Ale na wielu etapach, wiesz, zadziałało. I zrobione to zostało bardzo, bardzo dobrze. Stąd to gra. Więc nie róbmy też czasami, co się dzieje, że hej, znajdziemy sobie jakieś fajne opakowanka, tutaj coś, tutaj super, zajawa, a produkt kuleje. I tutaj jest rozczarowanie, co z tego, że ładnie. I ileś osób to kupi. Ale potem będzie uważało na te ładne paczuszki, bo kojarzy, że tam jest lipa w środku. Tak. Wiesz co, a dlaczego... Na kawkę, na espresso bierze się jakąś tam, powiedzmy, tańszą, a na taką kawkę alternatywną bierzemy droższą i ty mi mówiłeś, że średnio koszt na espresso jest zeta, a na fajną kawkę z aeropressu może nawet być 6 czy 7. No właśnie o tym też mówiliśmy między innymi. I do tego możemy nawiązać odnośnie oczywiście jakości mówię surowca. O koszcie jakby samego surowca. Tak. W kawiarni. Już jako ziarna. Jako samego ziarna, bez jeszcze innych rzeczy. Już spieszę z tłumaczeniem. Jeżeli robimy przelew, idea jaka jest za przelewem? Idea jest taka, że kawa ma się bronić sama. Więc tutaj też jej nic nie będzie przyćmiewało. Z założeniu nie będzie mleka, które będzie wpływało na smak. Nie będzie cukru. Nie będzie broń może syropu. Ta kawa ma się obronić sama. Jako samo w sobie. Tak samo jak whisky. Zauważcie. Whisky, single malt. Z reguły im dalej idziemy, im bardziej wyselekcjonowana, może być single cask chociażby, jedna konkretna beczka. To ma się obronić. I ludzie tutaj szukają czegoś innego.
czegoś ciekawego. Natomiast kawa, która jest do mleka, no to jest kawa, która będzie robiła nam, moi drodzy, zysk. Pamiętajmy, że to ma się utrzymać. Jeżeli mamy food cost, chociażby sam koszt surowca w przypadku dripa, takie, dochodzi nam do szóstki, siódemki. No bo czas, musi pracownik przez te 5 minut. To jeszcze dodajmy chwilę na początek. Zaparzenie dripa. Jak to wygląda ręcznego? Po pierwsze, surowiec, więc te koszty, mówiliśmy, wyjątkowych sytuacjach, właśnie szóstka, siódemka, więc załóżmy, że dripa kupisz sobie za 18 zł. 250 ml napoju z tego wyjdzie. Więc wie, że tam często 17, 18, 19 gramów kawy. I daje nam taki koszt, jeżeli mamy taką kawę jakości extraordinary, czy tam właśnie taki Zungu Project z Ugandy, czy gdzieś tam jakąś Panamę. Więc tu już cena idzie w górę. Koszt pracownika. Pracownik jest wyłączony z obiegu na czas, kiedy musi zmielić kawę, odważyć ją wcześniej, przepłukać filtr, wsypać kawę, wylać wodę, w międzyczasie przygotować wodę, zagrzać wodę, zalać to. No zaopiekować on jest, się. On jest po prostu odłączony. On jest wyłączony z pracy. Więc już koszt tego pracownika musi zostać uwzględniony. Koszt rzeczy, które pozwolą mu pracować. Tę wagę trzeba było kupić. Tak, i tak, jeżeli tak. się zaleje, to kupić kolejną. Tego pracownika trzeba często wyszkolić w jakiś sposób. Lepszy bądź mniejszy. Trzeba go płacić. Żebyś dostał jakąś premium. Taką. Tak, że to jest wiele elementów, które składają się. Ale jak sumujemy sobie te kolejne elementy, to jak patrzymy, ile w tej ceny końcowej trafia z takiego dripa, to łapiemy się za głowę, myślimy, ej, to jest w sumie raczej... Zajawka. Raczej zajawka, czyli taki marketingowy bardziej produkt. Tam z tego coś tam wpadnie do kasy na czysto już po liczeniu. Panowie, w tych 18 jest 23% VAT. No dokładnie. Jakby to nie trafia do kieszeni właściciela kawiarni. To idzie sobie na gaszenie protestów. No ja chociażby no, między idzie. Innymi, no jeden no, z na różne limuzyny, bo przecież nie na karetki. Między ale, innymi. No, trochę popłynąłem. W każdym razie, wiemy jak jest. Żyjemy w społeczeństwie, więc do kieszeni trafia mało. A jeszcze dochodówka przecież. No, jakby no drodzy, właśnie, wiemy, masz kolejne. Jest. Także produkt, który parzymy w dripie, często, koniec końców, jest po prostu produktem bardziej OL, bardziej prestiżowym, ale też bardziej angażującym i bardziej kosztownym z punktu widzenia chociażby właściciela lokalu. Mleko. Mleko i ogólnie kawy z ekspresu ciśnieniowego w Polsce rynek espresso to jest ponad 90%. To lekko. Lekko 90%. Minimum 90%. Dlatego dobieramy kawę, która będzie się broniła. I powtarzała w jakiś sposób. Będzie uniwersalna dość. Tak, i musi się dobrze połączyć z mlekiem, bo jak zalejemy taką porzeczkową Kenię mlekiem, to różnie. A co ciekawe, gładką Etiopię, no tam fantastyczne rzeczy się dzieją, ale musisz o tym wiedzieć. No i znowu, dostępność. Brazylia bardzo często największy dostawca. Co jeszcze? Na pewno no nie, czyli w tym kraju trzeba się jakoś utrzymać. Stąd wybieramy ziarno, które jest tańsze, które pozwoli nam zarobić. No jeżeli koszt właśnie takiego espresso to będzie, no przyjmijmy, załóżmy jakąś, ktoś tam dostał fajną cenę na spoko surowiec, załóżmy, że to tam 50 czy tam 60 złotych netto za kilogram. Czyli już brutto robi się w tym momencie około 75 myślę. No. Mhm. No, to już na dzień dobry. Z tego zaparzysz, przyjmijmy sobie tak, że 100-120 podwójnych espresso. No ale wcześniej musisz przygotować to, jak je zrobić. No i właśnie, więc tak, już no. widzimy, że koszt takiego shota w zależności będzie się nam bardzo, bardzo od 50 groszy często. Więc już, jeżeli robimy kawę na podwójnym, takiego flat white'a, no to już złotówka to jest ten food cost za samą kawę. Za mleko weźmy albo UHT najtańsze, albo weźmy jakieś mleko świeże. No to już w tym momencie to jest czwórka, piątka za litr mleka. Użyjemy... Oczywiście flat ma, dołóżmy, 200 ml, no ale widzimy w tym momencie flata, czego nie widzimy. Że musi być minimum logistyczne mleka, które wleje się do dzbanka, żeby w ogóle ten wir wygładzający nam mleko powstał. Więc musimy, więc zawsze jakaś strata w tym będzie. Przy mniej doświadczonych osobach one wlewają więcej. I to idzie albo na straty, no bo drugi raz podgrzewać mleko, no to, moi drodzy, pamiętamy, że mleko, które wykipiało w dzieciństwie, jak wystygło, no wciąż nie smakowało dobrze. No nie. Więc grzać drugi raz to samo mleko, no to jest big no-no. Także to idzie na stratę, więc koszt wyprodukowania tej kawy, tego flat white'a, już nie jest to, załóżmy, tam te 150 ml uzupełniające do 200, tylko to wjeżdża z 200 ml mleka, czyli 1/5 tej ceny, czyli już w tym momencie kolejna złotówka praktycznie nam wjeżdża. I food cost to już są 2 zł.
Koszt pracownika, koszt sprzętu, serwisu, najmu, sprzętu, najmu, lokalu, prądu, wody, plus VAT, dochodówka. I nagle widzimy, że fajnie, że James Hoffman, że tak naprawdę 5% końcowej ceny to może jest zysk. Uwaga, powtórzę, 5% z tych 12-13 zł to jest zysk. Ile to jest? 70 groszy? Trzeba dużo kawy narobić. Z kawy, która kosztuje 12 zł, ktoś zarabia 70 groszy? Ta kawa kosztuje w tym kraju. Bo zrobienie i prowadzenie tego biznesu kosztuje w tym kraju. Dlatego dobieramy często surowiec tańszy. Powiem ci więcej. My byliśmy z Piotrusiem w Berlinie, czy w Amsterdamie, czy nawet w Brukseli. I ta kawka wcale nie była droższa niż w Warszawie. No, pytanie, jakie są koszty prowadzenia działalności ale w Berlinie. No tak, byliśmy dokładnie. W takich topowych, jakby no z listy więc, takich więc, zajebistych. A też zauważcie, chłopaki, inną rzecz. Ludzie wchodzą na przykład do kawiarni, mówią, a to latte drogie, 14 zł. Tak patrzę, a ile kosztuje najtańsze, też 300 ml latte w sieciówce? McDonaldzie. I nagle słyszę, no nie wiem. To jak pani mówi, albo pan mówi, że drogo? To gdzie jest punkt odniesienia, że jest drogo? No i śpieszę z odpowiedzią. W mojej pierwszej pracy jeszcze 4 lata temu latte robione na pojedynczym, niepodwójnym espresso, mające 300 ml, kosztowało 13 zł. Obecnie latte w kawiarni, w której pracuję, pozdrawiam Relaks na Wilczej. No tak, no to co, kosztuje 14 zł. Na podwójnym espresso, na Brazylii Red Ruby. Wszystko poszło do góry, więc... Ale powtórzę, podwójne espresso. No lepszej właśnie. Jakości surowiec. Także hej, jakby też nie gniećmy tego lokalnego gdzieś przedsiębiorcy. Tak, i ja jeszcze wejdę, to mi się wydaje, że też przynajmniej ja tak mam, że jak sobie idę do tej kawiarni, to też idę sobie na wygodny fotel. To kosztuje. Osoba, która mi to sprzedaje z reguły no z zajawą. Uśmiechnięta i tak dalej. Z zajawą to robi i mu... Za to nam płacą. Dokładnie. No, tak. Tego się oczekuje, kiedy przychodzisz. Tak, no chcesz tak być dobrze no, ugoszczonym. Tak, ale też wiem za co, w sensie wiem, że chcę za co zapłacić. A jak na przykład, nie wiem, powiedzmy idę na te same piwko pszeniczne z rzemieślnicze, no to naleje ktoś i spoko i koniec jakby, no stosunkowo. A z tą kawką to jednak widzę, że to trzeba przygotować, czy jakąś umiejętność mieć. Przecież dobry koktajl bar też jakiś angażujący, kiedy patrzysz, no, dokładnie. Jaką magię tam chłopaki to też wymaga robią. Wiedzy, ale i też fajnej obsługi. I wiesz, chcesz mieć też tą przyjemność z tego, że sobie potem jakby inaczej jest takeaway. Tak, inaczej jest i to odczuwamy teraz bardzo. Z jednej strony tu wkracza moment, w którym ja mam czas oczywiście, bo dla mnie ogólnie w kawie nie tyle przyjemność sprawia może jej picie, co jednak sprawia, ale samo parzenie dla mnie to jest zawsze to. To jest moment, w którym o ile zawsze szybko się rozpraszam, momentalnie, jeden bodziec i jestem rozproszony, o tyle moment, kiedy ja zalewam sobie tę kawkę, ja się wyłączam. Więc ja lubię być w tej strefie, kiedy nie myślę, kiedy robię coś z namaszczeniem. To jest taka troszeczkę moja mantra, nie? I to jest super. W momencie, kiedy znowu, bo mówimy tutaj o tym, o cenach oczywiście tych produktów, które no tak, sprzedajemy w kawiarniach. Żeby zrozumiała sobie osoba, która... Ale zobaczmy, co z kolei z drugiej strony trzeba wykonać, żeby zaserwować coś takiego. To poczekajcie, panowie, wezmę łyczka. Pewnie. Na przyczyszczenie. Bo zaraz nie bez powodu zrobię wydech. Także, moi drodzy, żeby osoba, która przyjdzie, załóżmy sobie w sobotę, bo ma czas, albo w niedzielę. Nie, na sobotę, kawkę. Jutro. Przykładowo w sobotę, jutro. Znaczy może nie jutro, weźmy przykład taki, kiedy kawiarnia funkcjonuje normalnie. Rzeczywiście, tak. To w ostatnim lato. Oczy, jest niedzielka, lato. Marzec 2021? No, to nie sądzę. Nie wiadomo, cofnijmy się do 19 roku. Myślę, że uchylą troszeczkę drzwi na styczeń, w lutym się zorientują, że zrobili źle, może tak być w Bielce, tak. Będzie znowu lockdown kolejny. Raczej bym się na lato spodziewał. Ale przyjmijmy sobie, że jest lato, że jest tak. Fajnie, że na przykład lato tego roku było, jest niedzielka, chillera, myślisz sobie, jadę furę. Ej. Na początek wstajesz, nie? Ale nie wstajesz, bo jest niedziela. Wyciszasz ten budzik.
Także mija godzinka. No chcesz się poderwać, a na 11:00. A to wiesz, coś puszczę muzyczkę tutaj. A, to tak zdążę. To piszesz tylko, nawet nie SMS-ka, tylko gdzieś na Messenger, że puszczasz. To widzimy się tam o 12:00. Nie? No i klasyk. Z kolei z drugiej strony w kawiarni. Cisza, świerszcze w tle, nikogo nie ma, bo niedziela. Ludzie się prawie nudzą. Wszystko przygotowane. Ale ludzie wiedzą, co się zaraz wydarzy. Ponieważ wszyscy, jak jeden człowiek, jakby się umawiali, zawsze wchodzą na przestrzeni 15 minut. Jest pusto, a potem jest cała kawiarnia. I to jest zawsze. I to nie jest tak, że o, sobie wymyślił. Nie, nie. Spytajcie osoby pracujące w gastronomiach, bo ludzie umawiają się z reguły na godzinę. Na równe. Na pełne, więc oni po prostu są falami. I to nie jest tak, że możesz każdemu opowiedzieć historię o tej kawce, porobić, jak to wygląda. Moi drodzy, w tym momencie witamy w tabace. Wchodzi człowiek, wchodzi kolejny człowiek, jeszcze jeden człowiek. I kolejny człowiek w tym momencie zamawia kawkę, a ten z tyłu nie rozumie, że on już chce zrobić. Ale ty musisz, wiesz, zmienić kawkę, zalać wodę, ale zostały naczynia, musisz to zdezynfekować, więc wycinasz od razu, zbierasz z sali rzeczy. Po drodze ktoś ci zadaje pytanie, truje ci zaproszony tyłek, ale ma do tego pełne prawo, ponieważ jest gościem, więc on będzie dał pytania. I twoją rolą jest to przyjąć, obsłużyć, zdjąć feedback, mimo że trzymasz i balansujesz 13 filiżanek i wszystko na tacy, bo zbierasz całą górę, która była przed chwilą, była rezerwacja, więc pędzisz od razu z powrotem za bar, wrzucasz to wszystko do zlewu, bo nie czasu nawet do smywarki, która nawet nie z pożarką, więc rzucasz, ogarniasz, zaczynasz mielić kolejną kawę, wchodzą kolejni goście, chcą coś znowu, ten nie rozumie, że znowu, a od chwila ktoś z kuchni mówi, że już stygnie, trzeba wydać, więc bierzesz, wychodzisz, wydajesz, wracasz, od razu masz jeszcze ogródek, bo jeszcze masz jedną salę, drugą salę, trzecią salę, więc po drodze zgarniasz kolejny, czy ktoś ci znowu szarpie za nogę, kto jakieś dziecko biega ci i mama zaraz zgarnie bąbelka, nie zgarnie bąbelka, bo raczej go kolanem zgarnie przez przypadek, więc wracasz na bar, robisz rzeczy, znowu, kawa, ale nie lemoniadą, musisz pokroić teraz jakąś tam cytrynkę, tu coś, tu musi lecieć na wodę, bo woda jest po drugiej stronie, musi lecieć do magazynu, bo skończyły się rzeczy, więc szybko do lodówki, uzupełniasz mleko, wracasz, kurczę, nie ma dzbanka, gdzie są dzbanki, są zmywarce, musisz poczekać chwilę, więc nie zrobisz tej kawy, musisz zrobić coś innego, pokroić ciasto, ciach, bo już jest 13 talerzyków do wydania, wszyscy weszli, wracasz, a ktoś przychodzi i mówi, gdzie jest moje zamówienie, bo zamawiałem już 30 minut temu, patrzysz na czek, 13 minut temu, chyba ktoś się pomyliło, ale nie masz czasu z nim dyskutować, ponieważ tak. Ktoś inny cię szarpie za nogę, tak wygląda praca w gastronomii, a nie daj Boże w tym wszystkim właśnie przychodzi ktoś, zapchał wam się kibel. Albo powie, czy mogę poprosić do tego aeropresu cukru. A to troszeczkę jest to taki, wiesz, jakby ktoś takiego wdyndający pstryczka właśnie w tym wszystkim. Troszeczkę, wiesz, mierźwi mimo wszystko, bo robisz wszystko, żeby to sauté i miarą było dobre i miarą twojego craftu jest to, czy smakuje, ale oczywiście niech każdy pije jak chce. Tak. Ale są pewne triggery w tym wszystkim. Nawet nie chodzi o ten cukier, to nie cukier jest problemem. Szacunek. Empatia. Brak empatii, brak zrozumienia tego, że ktoś, że w tym wszystkim, z wszystkich zamówienia te, na przykład, ileś stolików, jesteś sam. Oczywiście, to jest piękna praca i jedyny problem tej pracy, jeden taki prawdziwy stres, o ile odłożymy jakiegoś tam szefa czy kogokolwiek, to jest bycie understaffed. Że brakuje rąk do pracy w danym momencie, no ale nie przewidzisz tego ruchu. Także praca w gastro to nie jest sobie parzenie kawek na wylaniu, nie? Ja wiem, że w kawiarni, gdzie przy pustej sali czekasz 40 minut na kawę, zdarza się, no bywa. To tak, no to, ale to są już takie inna bajka tak naprawdę. Ale koniec końców. Chcesz robić hajsik, to musisz mieć klientów i musisz tak, pytanie, kto jest właścicielem kawiarni, czy dla niego to jest po prostu miejsce lokowania hajsu i dywersyfikacja zysków, czy to jest zajawa, czy to jest zabawka, czy to jest biznes, który ma się utrzymać, jakie są oczekiwania, także ten strzelający monolog, który właśnie puściłem, za to trzeba jakoś zapłacić, z czegoś to trzeba pokryć, żeby się osoby wyrobiły, żeby nie było obsług, żeby każda, bo jedno ciągnięcie za nogę sprawia, że czas oczekiwania każdego jednego zamówienia, które jest już w kolejce, wydłuża się o tę minutę. Każde jedno, więc jeżeli przekroczymy te 15 minut, każdy ten stolik będzie miał swoje zamówienie wydane po czasie. Nie jeden stolik, każdy, wszystkie zamówienia się nagle przesuwają. Także ogarnięcie tego, jakby do tego trzeba pracowników, do tego trzeba ludzi i załóżmy, wrzucamy drugą osobę na zmianę. Trzeba zapłacić jej stawkę minimalną, trzeba zapłacić jej ZUS za każdą godzinę pracy i o ile przykładowo w danej sytuacji był shift, bo oczywiście zrobiliśmy więcej kaw, więc przemnożymy te 70 groszy razy więcej kawek. O tyle jest pewien limit, że więcej nie zrobisz, bo jesteś sam. Masz sufit. Ale załóżmy, wrzucasz drugą osobę na zmianę. I nagle pada deszcz. I nagle zaczęły się urlopy, nikogo nie ma. Świerszcze w tle. I te 70 groszy dzielisz nie na przykład przez 100 paragonów, tylko już przez 50.
A koszty? Te same. Razy dwa, bo wziąłeś drogiego pracownika przecież na zmianę. Mm. I jakby z kawki zarabiasz już nie 70 groszy na czysto, tylko 35. Także skala, moi drodzy. To wszystko nie bez powodu kosztuje tyle. No tak, jakby trzeba mieć do tego takie podejście, te emocje mieć pół na pół. Że pół jest emocji na taką alternatywę, ale musi być też trochę takiego masowego typu przelew. Kupimy też mieć kawki, różne inne rzeczy, żeby też zaprosić do świata. Dziękujemy ci, Piotrek, za tą obszerną dyskusję. I taką, no właściwie otwierającą bardzo mocno spojrzenie na kawę, że jest to właściwie złożony świat, a nie tylko ten produkt, który już pijemy i jest tym, co tylko oczekujemy tego smaku, nie? Wiecie, chłopaki, to jest wciąż just a tip. Tak. Just the tip. Tak, ale myślę, że... Ale fajnie chyba otworzy oczy w jakiś sposób. Tak, ale myślę, że ta branża w Polsce się bardzo rozwija. I tak, Polaków częściej stać na jakość, częściej dlatego szukają jakości, tak. Są otwarci bardziej. A nie jest, ja tu nawet trochę tak, a może nie chcę już pić pięć gównianych, a wolą jedną lepszą? Też. To wchodzi no, też jakiś rytuał, no, przyjemności rytuał, takiej. No, kawka to przecież rytuał, jak sobie pisaliśmy i gadaliśmy kiedyś, ten tekst nieskończony, który nam się skasował, legendarny. Ale pamiętajmy, że ludzie coraz bardziej idą w jakość, nie w ilość, ale wracając do tematu jeszcze cen. Cztery lata temu w sieciówce na jednym espresso 13, nie wiem jak teraz, dzisiaj latę na dwóch shotach bardzo fajnej Brazylii, właśnie też od chłopaków Brazylii Red Ruby wyselekcjonowanej, tylko my to przykładowo mamy na mleku świeżym, a nie na UHT, więc ta tekstura, smak tego mleka zupełnie inny, spienione dobrze, zaparzone wszystko dobrze, ręką dobrego baristy i jeszcze udekorowane, ostatni element, ale wiadomo, jakimś fajnym, prostym latte artem, wyserwowane na ładnej porcelanie, Love Ramix chociażby, która też nie jest tania, na fajnym fotelu, w fajnym lokalu, przy fajnej muzyce, no bo Stoart też trzeba opłacić. Tak. Halo? To kolejne koszty. Tak. Ogródek też kosztuje zajęcie przestrzeni parkingowej. Tak. Także jakość wbrew pozorom jest bardziej na wyciągnięcie ręki. Tak, jeśli się wydaje, pewnie. Ale trzeba włożyć minimum chęci, nie po to, żeby tylko mieć, ale chęci, żeby zerknąć. Czasami jak to Hakuna Matata, patrz poza to, co widać, a czasami jest to i tak bardzo blisko. To piękna puenta na koniec. Dziękujemy ci bardzo. Ale jeszcze, a, jeszcze masz dorzucić coś? Nie, ja chciałbym tutaj... ja bym chciał przejść do stacji Pacanowo z Piotrusiem. Okay. Poproszę ciebie o film, muzyczkę, jakieś wydarzenie może, które fajne, choć mało wydarzeń w tym roku. Czy książkę może jakąś, czy którą mógłbyś polecić, no może coś z kawką, coś, co ostatnio widziałeś i fajnie byłoby zakończyć tą piękną dyskusję. Stacja Pacanowo, wychodzisz stąd, nie stąd. Z rzeczy, które mnie jakoś inspirowały, na pewno... Znowu powrót do zainteresowania chociażby basketem w jakiś sposób taki odrodzający się, no bo jednak w liceum, w gimnazjum się grało. Ale odcinek, bo mogę raczej konkretny odcinek wyróżnić, z serii Ostatni Taniec, który podał w ostatnim sezonie Michaela Jordana w Chicago Bulls, ale odcinek o Dennisie Rodmanie. To był odcinek, który niesamowicie pozwoli mi zrozumieć wiele rzeczy. Bo w wielu kwestiach zmieniam, że na przykład z tym człowiekiem, który ma obraz po prostu jakiegoś buntownika, tak, wariata oszołoma, tak. W wielu kwestiach zrozumiałem, że mogę się utożsamiać i z czego to wynikało. Jak ten chłopak przykładał się do swojej pracy, facet de facto. W czasach, kiedy nie miałeś tego, że klikniesz sobie YouTube, skróty i obserwujesz zawodnika, analizujesz i masz do tego 30 ludzi w sztabie, które ci mówią, nie, on co w słuchawkach obserwował. On analizował kąty odbicia się piłki od obręczy, żeby się ustawić tak, żeby zgarnąć tę piłkę. I też ważna rzecz, że dało mi do zrozumienia, że to nie jest złe, że w czasie wolnym robisz co chcesz. Tak długo, jak wykonujesz swoją pracę perfekcyjnie. Oczywiście, jeżeli zrobisz błąd,
to z hukiem wiemy dlaczego. Ale tak długo jak robisz to, co masz robić, to w sumie co kogo powinno obchodzić, ty robisz w czasie wolnym. Ten odcinek mnie tak zainspirował, że jak w tamtym okresie stwierdziłem, że w końcu się ruszę, bo to był pierwszy lockdown i zawsze wieczorkiem spacerek po Żoliborzu, żeby zacząć w końcu się ruszać, ogarnąć, no bo jednak dojeżdżało mnie w pracy za barem to, że jestem zawsze zmęczony, bo mało się ruszałem, to jak ogólnie nienawidzę biegać. Nienawidzę biegać, po prostu nawet I'm not running, even if I'm running late po prostu. W Warszawie podbiegłem na jeden przystanek przez 3 lata w życiu. I to wszystko, tak? To puściłem sobie muzykę i tak cały czas mi to się działo w głowie. Zanim się zorientowałem, zorientowałem się, że biegnę. I przebiegłem sobie z 10 kilometrów, porządkując mnóstwo rzeczy w głowie. Zainspirowało mnie to też do tego, jak rozwiązać wiele problemów, z którymi spotkałbym się. I na pewno spotkam się, kiedy już te Mistrzostwa Polski wrócą do realiów, ale ile problemów udało mi się rozwiązać w kawiarni, takiej logistycznej, rzeczy przemyślałem, przeanalizowałem, jak to wpływa. Myślę, że żaden film dotychczas, czy w sumie film, czy właśnie medium tego typu. Tak cię nie uderzyło. Nie uderzyło mnie tak w twarz, na odrzeźwienie, nie wygenerowało tak wiele zmian, które mogę z perspektywy obecnej cofnąć do jednego konkretnego punktu i wieczoru w zeszłym roku, czy w tym roku, który mnie tak ruszył z miejsca. To było bardzo inspirujące. Na pewno uważam też, że warto zwrócić uwagę na medium, jakim jest YouTube, bo mamy wiele mikrodokumentów, mini dokumentów, mikroanaliz robionych przez ludzi, którzy robią to super. Chociażby propos basketu, Andy Hoops mogę śmiało polecić kanał, bo to są krótkie często analizy, 10-minutowe, podane w tak przystępny, prosty sposób, że nie wiesz, ile czasu minęło, w sumie słuchasz tego, a jednocześnie jest to forma podawcza około 10 minut. Bardzo akceptowalna w obecnych czasach, krótka, skompresowana. I dzisiaj się zapałem na tym, że oglądając jedną analizę, słyszę i mówi that's all. I ja w pierwszej chwili takie, to you? Ale po chwili myślę, ale przecież w sumie wszystko zostało powiedziane ładnie. Ej, róbmy tego więcej. I też co fajne, często takich kanałów jest sporo, więc w przeciwieństwie do, załóżmy, programu przyrodniczego, chociażby o pingwinach, że już nie masz co robić, jak siedzisz w domu, bo wszyscy są w pracy, przyjechali ze studiów, jest czwartek, ty kacujesz, nic nie ma w TV, zostawisz sobie pingwiny, nie? National Geographic. Tak. I oglądasz konkretną narrację wolnym tempem, nie? Pięknym głosem Krystyny Czubówny, bądź David Attenborough. Jakby fajnie, ale to jest cały długi dokument, który jest w tle. Albo chociażby Ostatni taniec. No jednak jest to produkcja Michaela Jordana, więc to też było krojone bardzo pod jego perspektywę. Ale właśnie YouTube uważam jest miejscem wielu inspiracji. Powinniśmy wykorzystywać ten fakt, że mamy tyle różnych punktów widzenia, tyle różnych analiz, bo możemy odnaleźć wiele, wiele, wiele inspiracji. I znowu inspiracja Jimmy Butler, chociażby postać tego gościa jest dla mnie fascynująca. W ilu miejscach był uznawany za raka w szatni, a w tym roku pokazał, że to nie on był problemem. On po prostu zmagał się ze ścianą, a mając tyle pasji, reagował bardzo, bardzo też intensywnie, można powiedzieć. I wrzuciło to wiele konfliktów, ale kiedy trafił na szatnię, która chciała młodych, chętnych do działania, zaciągnął ich do samego finału. I nie jest uznawany za złego gościa w szatni. Jest osobą, która zawsze staje w obronie. I to było w każdej drużynie, w obronie swoich współzawodników. Zawsze, jeżeli była jakaś spina, to on pierwszy tam leciał i zawsze konkretnie wjeżdżał z buta. Po prostu lepa. Lepa w broni swoich, nie? Więc to też mi dało do zrozumienia, że jeżeli coś nam nie odpowiada, zadajmy sobie pytanie najpierw, czy my robimy wszystko dobrze. Zróbmy sobie rachunek sumienia. Jeżeli nie mamy sobie nic do zarzucenia, zawsze coś się znajdzie, ale nie mamy z grubsza nic do zarzucenia, zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy w dobrym miejscu. I czy nie jest to moment na jakąś zmianę? Oczywiście zmiany są trudne, ale takich zmian w ostatnich latach tak troszeczkę na główkę, troszeczkę nie do końca na główkę, przyszedłem sporo i żadnej nie żałuję. Bo wszystkie pozwoliły mi być w miejscu, w którym jestem teraz. I wiem, że kiedyś przyjdzie czas pójść dalej. I nie boję się tego, bo znowu jak mówiliśmy o ludziach, jeżeli znajdzie się odpowiednich ludzi, gdzie nadaje się na tych samych falach, możecie góry przenosić, kiedy tak. Wszyscy was i tak skreślali na początku. Także myślę, że warto szukać takich inspiracji, bo można sobie patrzeć z każdej perspektywy, z różnych punktów widzenia, plotek, nieplotek, analiz w
fanów, antyfanów, gdziekolwiek, możesz sobie sam skleić obraz w przeciwieństwie do gotowej formy podawczej, jaką jest chociażby TV. Z książek? Nie wiem, od dawna prawie nie czytam książek, bo gdzieś w dzieciństwie ten czas był. O kawce była u ciebie jakaś fajna książka, jak się nazywa ta książeczka? Ojej, na przykład był to Coffee Roasters Companion od Scotta Rao, ale to jest właśnie już książka gdzieś wstęp do palenia, taki właśnie podręcznik, takie palenie 101, ale też wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Atlas kawy Jamesa Hoffmana, swoją drogą propos YouTube, kanał Jamesa Hoffmana, Jim 7 na YouTubie, zdecydowanie polecam. Forma podawcza, edycja, rozwiązanie właśnie problemów takich codziennych, jakieś analizy mitów kawowych, sprawdzenie w praktyce, czy jak smakują olejki. No ziomek mistrz świata z 2007. Stawia wam wirówkę laboratoryjną, wlewa espresso do wirówki laboratoryjnej, odseparowuje olejki, próbuje olejków. No i jego reakcja jest bezcenna, także na wiele pytań odpowiedzi znajdziecie tam. Testy młynków chociażby w kategoriach tam Supreme czy coś. Wszystko tam się znajdzie w formie bardzo przyjemnej, piękną brytyjską angielszczyzną powiedziane, ale bardzo zrozumiałą. I zdecydowanie pan James Hoffman polecam, zarówno jeszcze jako medium, czy to papier, jakim jest właśnie Atlas kawy. Na początek fajna książka dla fanów kawki. A właśnie na YouTube jego kanał też inspiruje w wielu, wielu kwestiach. Także myślę, że chyba tutaj mamy to. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Ogromne dzięki za wysłuchanie całej rozmowy. To dla nas naprawdę wiele znaczy. Jeżeli chcesz wesprzeć nasz program, to możesz to zrobić na drewnianekwiaty.pl/bukszpan. Możesz tam zamówić opowiadanie Bukszpan napisane przez Szymona. Jest ono dostępne w formie e-booka i audiobooka. Za minimum 7 zł bądź tyle, ile się tobie zamarzy. Traktujemy to jako formę wsparcia, jako patronajta, ale w zamian za wsparcie twoje dostajesz dostęp do opowiadania, do naszego świata. Także zapraszamy, a jeżeli nie chcesz przegapić żadnej rozmowy, to kliknij subskrybuj na YouTube i Spotify, a na Instagramie znajdziesz nas jako Drewniane Kwiaty. Tam są cudowne, niesłychane i tajne rzeczy z naszego backstage'a. Także zapraszamy i jeszcze raz super, że tu jesteś. Do zobaczenia w kolejnych rozmowach. Trzymajcie się. A w sumie powinienem trzymaj się już, trzymając się tej formy. No dobra, cześć.